Asymetryczność wynikająca z umiejętnego zarządzania zasobami, a nie masa wygrywa. Wygrywa. I to widać, że wygrywa w zachodni sposób. I to jest szansa dla Polski, bo możemy wstawić takie siły zbrojne, że możemy naprawdę zmielić Rosjan. Ja też robię tą prezentację arminowego wzoru, mi pokazuję tam artykuł 5. A on mówi do mnie, Jacek, przestańcie wy Polacy ciągle tym artykule piątym. To może zadziałać, a nie musi. No, co za zmarnowane 30 lat pod tym względem? A moglibyśmy teraz Piotrze zakończyć imperium rosyjskie. I Amerykanie mają teraz taką okoliczność, że mogliby nam tym pomóc. Piotr Zychowicz historia realna. Historia dzieje się na naszych oczach. Witam Państwa. Dzisiaj naszym gościem będzie Jacek Bartosiak znany ekspert zajmujący się sprawami geopolitycznymi, szef strategy and future Czołem Jacku. Cześć Piotrze, witam wszystkich Państwa. Tak, dodam, że razem z Jackiem napisaliśmy książkę Nadchodzi Trzecia Wojna światowa, którą Państwu polecam. Zanim zadam pierwsze pytanie naszemu dzisiejszemu gościowi, to tradycyjne podziękowania dla naszych patronów, dla widzów. Dziękuję bardzo Państwu za wsparcie. Historia realna jest niezależnym kanałem, utrzymuje się i działa dzięki wsparciu swoich widzów. Możecie nas wspierać na Patronite, na YouTubie również. Wystarczy nacisnąć wesprzej pod tym filmem. Lajkujcie filmy, komentujcie i subskrybujcie kanał. Jacku, zanim przejdziemy do rozmowy, na którą się umówiliśmy, czyli próba pewnego podsumowania tego, co już się wydarzyło na Ukrainie przez te, no już zaraz będzie trzy tygodnie walk, to krótkie pytanie bieżące. Dzisiaj Jarosław Kaczyński i premier Morawiecki pojechali do Kijowa. Pierwsza Twoja myśl, co, co sądzisz o tym eskapadzie? Mam mieszane uczucia. Zaznaczmy, że nagrywamy, to jest ważne, nagrywamy tę rozmowę 15 marca o godzinie 15, bo tutaj każda godzina ma znaczenie, gdy nagrywamy tę rozmowę, to jadą są z więc jest też pytanie, którą? Z... Pierwsza moja myśl była, którą częścią linii kolejowej jadą? Czy tą, która jest w częściach, w rękach rosyjskich na północy, przez węzeł komunikacyjne od północnego zachodu, czy przez koziatyń I czy ktoś to ogarnął? To była moja pierwsza myśl, i w zespole się narazaliśmy, tak? tego, że w pewnym miejscu, jeżeli jadą południową stroną, to, to wojska rosyjskie według danych no potwierdzonych przez obie strony są 27 km od linii kolejowej, więc dobrze jakby tu nasz, żeby nasze rozpoznanie, nasz wywiad dobrze rozeznały tą sytuację tak, z punktu widzenia pewnej dynamiki eskalacyjnej, a druga moja myśl była taka, że to jest miałem mieszane uczucia między romantyzmem a, a strategią, tak, bo nie ukrywam, ja mam sobie taką nutkę, że chciałbym usłyszeć przemówienie Kaczyńskiego w Kijowie na chreszczatiku na po prostu o, o tym, że Ukraińcy sobie tak świetnie radzą i że może to jest bardzo dobry kamień węgielny do budowy z, z czegoś wielkiego w Europie Środkowo-Wschodniej, tak? czegoś takiego, co by uzupełniało Unię Europejską, dałoby szansę Europie Środkowo-Wschodniej budowy nowego układu sił i Pozbycia się Rosji i pozbawienia jej statusu wielkiego mocarstwa w wyniku tej wojny. Tak? Wydaje mi się, że w ciągu ostatnich dwóch tygodni, od kiedy rozmawialiśmy ostatnio, dokonało się więcej niż w ciągu ostatnich 15 lat w geopolityce Europy. Między innymi dlatego nie chciałem rozmawiać tak na bieżąco, bo galopuje, wszystko galopuje. W ogóle w geopolityce świata i, i też na polu walki. Tak? Będziemy mieli mnóstwo wniosków. Ja już mam 53 zapisane tutaj wnioski z obserwacji pola walki. Nawet nie wiem, czy do, zdołam u Ciebie wszystko powiedzieć, więc uprzedzam, że będziemy pewnie potrzebowali kilku odcinków. Ja będę w różnych miejscach to mówił. A dopiero jest. Nie ma jeszcze mgły wojny usuniętej. Tak? Już mamy tyle obserwacji. Więc no, miałem takie pomiędzy szansą budowy. W oparciu o wysiłek ukraiński i to, że sobie radzą, w miarę sobie radzą, czegoś takiego, wielkiego przemówienia, gdzie by jeszcze obiecał Kaczyński jakąś pomoc, plan marszala, jakąś odbudowę, żeby nie było tylko pustych haseł opartych o wartości, tylko żeby coś było konkretnie: coś z inżynierami z elektrowni atomowych, coś z energetyką atomową, coś ze współpracą rakietową, coś z budową z połączeń północ-południe, coś konkretnego, coś z betonem, coś z powiązaniami, coś z biznesem. I, I że Polska tutaj będzie się starać. A pomiędzy, no właśnie, takim tym, że, że z punktu widzenia zarządzania dynamiką eskalacyjną, jest to działanie, które, na które Rosja musi no bo, bo, to jest, bo, bo to jest podwyższenie stawki gry trochę, tak. Oczywiście, gdyby jeszcze Biden jechał w tym pociągu, albo Scholz, to, to w ogóle byłoby podwyższenie stawki gry, ale jest to podwyższenie stawki gry w grze percepcji. I zastanawiam się, jak Rosja, Rosja odpowie. I moim zdaniem, powinno być to połączone z bardzo wyraźną sygnalizacją, że na przykład zestrzeliwujemy wszystkie drony, które są nad Polską. Albo się pojawiają bez litości oraz przesuwamy wojska, tak, żeby gdyby Rosjanie próbowali startować przeciwko celom w Polsce, albo na granicy, albo startować dronami, to, że możemy wykonać ruch. Nie musimy, ale możemy wykonać ruch, który pozbawi ich możliwości. Dlatego, że i tak są, w, w, gdyby ugrzęźli na Ukrainie, a Białorusini nie mają najwyraźniej ochoty. Takie, jak mogliby mieć teoretycznie, by się wydawało, żeby też ugrzęznąć na Ukrainie. A zatem no. Taki ruch polityczny jednocześnie uruchamia pewne kolejne kalkulacje, tak, W zarządzaniu drabiną czy zarządzaniu konfliktem, o tak bym to ujął. Jacku powiedziałeś, że a gdyby jechał Biden w tym pociągu, obaj doskonale sobie zdajemy sprawę, że w życiu by Amerykanie nie pozwolili, żeby Biden w tym pociągu się znalazł i tam pojechał, to jest po prostu niemożliwe. I oczywiście jest kwestia po prostu fizycznego bezpieczeństwa premiera Polski. Ja i wicepremiera bo tam pojechał i Morawiecki i Kaczyński stanca, tak, wicepremiera no krótko mówiąc to, to jest eskapada która może mieć absolutnie odpukać, ale bardzo poważne konsekwencje co myślisz o tym wymiarze? wiesz co, chyba wolałbym nie spekulować tego na nagraniu, które będziesz puszczać wieczorem w momencie, gdy oni być może będą w Kijowie, będą przemawiać i jeszcze muszą wrócić tak, no myślę, że liczą się z tym Liczą się z tym i, 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 i dlatego powiedziałem, że jest to potencjał eskalacji politycznej. Tak? Nawet to jakby się nic nie stanie, samo to w sobie stwarza potencjał. I teraz jest pytanie czy to jest dobre czy złe. Nie ukrywam, że mieliśmy na radę w Strategy and Future na ten temat i mieliśmy podzielone zdania między członkami zespołu. Więc chyba bym się uchylił od tego od bezpośredniej odpowiedzi i pozostał przy tym co ci powiedziałem na początku, że sam jestem rozdarty. Między, między jedną a, a tak, tak, szczerze mówiąc, tak bym odpowiedział. No bez wątpienia jest ten kazus, wiesz, też wystąpienia Lecha Kaczyńskiego, na którym bez wątpienia to jest wzorowane, kiedy rosyjskie czołgi nacierały na stolicę Gruzji w 2008 roku, prawda? Więc Tylko, że wtedy eksperci mówią, że sytuacja była nieco bezpieczniejsza. To znaczy, wiesz co, Piotrze, muszę ci powiedzieć już po kilku miesiącach od wydania naszej książki, a, a jak już mówiliśmy publicznie, ty mnie namówiłeś, żeby dać taki tytuł, taki trochę clickbaitowy, ale coraz bardziej wygląda na to, że to ty przewidziałeś, że ten tytuł clickbaitowy ma, że ma dużo wspólnego z rzeczywistością, bo wiesz, gdy coraz bardziej o tym myślę, jak dzisiaj zajrzymy na rynki światowe, co wszystkim polecam, i zobaczymy następujące informacje: że Chiny są zapraszane przez Saudów do rozmów w Europie. Rosja i Stany Zjednoczone wzajemnie sobie embarga na handel. W tym Amerykanie grożą odcięciem w ogóle ruchu morskiego dla floty, dla handlowych statków rosyjskich, czyli na zakaz wpłynięcia przez kanał panamski. Do tego my, Rosjanie deklarują, że nie będą sprzedawać energii w dolarach. Do tego szalejące ceny żywności, nawozów. Państwa, które jako Komunikat Banku Światowego ogłosi, zbierają zapasy żywności. Bo łańcuchy, wart, warto, łańcuchy dostaw żywności są zagrożone i zresztą Ukraińcy pewnie nie zasieją i nie zbiorą. Rosjanie produkują nawozy i są producentami żywności. Europa Zachodnia ma, ma trochę do przemyślenia pod tym względem, tak samo jak z surowcami. W związku z tym wydaje się, że też Rosjanie, innymi słowy, co chciałem powiedzieć, sytuacja ma tendencję eskalującą, ogromną, tak? Dlatego, że atakowane są przepływy strategiczne świata. Moim zdaniem, też po tym, jak Rosjanie prowadzą operację, nie ma na to, oczywiście, twardych dowodów, pewnie będą książki powstawać, albo Putin może będzie kiedyś zeznawać przed Trybunałem jakimś, albo może będą jego wspomnienia gdzieś tam zapisywane do szuflady. Niewykluczone jest, tak szerzej mówiąc, Amerykanie myślą, z którymi rozmawiamy na ofie, ale mogę to powiedzieć, bo powinniśmy brać to pod uwagę. Cała operacja, Wyglądała, jest tak z, z źle prowadzono na początku przez złe zgranic celu politycznego z wymiarem wojskowym ze względu na to, że oczywiście, po pierwsze, Rosjanie nie spodziewali się takiego oporu i myśleli, że tam w dwa, 3 dni obalą rząd w Kijowie, prawda, będzie tak jak w 2014 roku, ale też jak rozlikowali wojska, jak używali lotnictwa, jak liczyli się z tym, że będą musieli albo będą chcieli zrobić demonstrację wobec państw botyckich i Polski z punktu widzenia wyegzekwowania żądań nowego ładu bezpieczeństwa, czyli wyjścia Amerykanom za odrę. I wcale może się okazać, drodzy Państwo, że operacja na Ukrainę nie była główną jedyną operacją założoną, tylko była może drugą i trzeciorzędną, i za trzy dni miało się zacząć coś innego, tak? Nie jakaś wielka okupacja, ale miał, miał być obalony rząd na Ukrainie w trzy dni, ale jednocześnie coś. Jakieś demonstracje wojskowe, że bez chęci dużej wojny miały być zrobione wobec państw bałtyckich, polskich, żeby zademonstrować brak spójności, brak artykułu 5, brak NATO, brak obecności amerykańskiej na wschodzie dużej i żeby wymusić, żeby wymusić rozwiązania polityczne. Po tym jak brytyjska zajmą kijów. Więc... To, to, co mówisz, jest szokujące. Znaczy, że co, że staliśmy o krok od III wojny światowej? Muszę powiedzieć, że. Po tym, jak Rosjanie źle prowadzą, źle prowadzili operacje na Ukrainie, coraz więcej jest przesłanek do myślenia, że mieli inny plan w ogóle. Inny plan, tak. Ale to jest naprawdę na bardzo... Przyjdzie jeszcze bardzo długo się zastanawiać nad tym, szczerze, szczerze mówiąc. I być może jest tak, być może jest tak, że Rosjanie, że, że obrona Kijowa i obrona podejść do Kijowa i morale, wysokie morale polityczne i świata wojskowego ukraińskiego tak spowodowało ugrzęźnięcie Rosjan, że musieli porzucić bardzo szybko w ciągu jednego, dwóch dni ten plan i, i innymi słowy to na ulicach Kijowa rzeczywiście broniona jest niepodległość Polski i status, status ostatnich 30 lat i z tego to powodu może rzeczywiście jest tak, że jest to wojna już europejska czy strukturalna, i to jest tylko front tej wojny, i, i powinny się w związku z tym dokonywać inne kalkulacje z tym związane, tak. No, szczerze mówiąc, to, to są jeszcze bardzo wczesne przemyślenia, ale dobrze by było, żeby nasza polityka w tym kierunku myślała, dlatego że nawet widać po tym, co, jak Rosjanie reagują, teraz już za tej prawie żelaznej kurtyny, bo są odcinani, tak, Rosjanie od przepływów, od informacji i oni nas odcinają ale jak się zajrzę o czym oni tam mówią, no to dla nich oczywiście, że jest to wojna z Zachodem, w szczególności z Stanami Zjednoczonymi, wojna już na wszystko, prawda, na zboże, na energię, na, na wzajemne sankcje, na, na różne historie, a tu deal z Iranem, a to, a to grożenia takimi innymi rzeczami i, i kampania ukraińska jest tylko jednym, jednym z wymiarów, który oczywiście strasznie zużywa wojska rosyjskie, o tym możemy zaraz porozmawiać, ale jednym, jednym z wymiarów. Tak, tylko wiesz co tutaj, kiedy rysujesz taki scenariusz, że gdyby ten plan Blitzkriegu rosyjskiego się powiódł, czyli w dwa dni Zelański zostaje obalony, ten Desant zdobywa Kijów i Ukraina jest po prostu powalona, no to i gdyby za tym miały pójść jakieś demonstracje na polskiej, czy granicy, czy przy państwach bałtyckich, no to powiedz mi, ten, to co się stało ta wojna pokazała też, że nie da się chyba zaatakować z Nienacka. To znaczy zobacz, że przecież chyba całymi tygodniami media światowe żyły tym, że satelit widać było, że Rosjanie się zbierają, koncentrują, podciągają, szykują, no i wreszcie uderzyli, prawda? Ale przecież to trwało wiele tygodni. To, a chyba te dane wywiadowcze nie wskazywały na to, żeby gdzieś przy granicy Polski czy państw bałtyckich coś się koncentrowało. Nie no, były przy granicy państw bałtyckich, w ogóle na Białorusi, były wojska, tak? Przez lotnictwo można przebazować szybko, zresztą i tak było przebazowywane. Natomiast Rosjanie nie chcieli dużej wojny z NATO. To, tak jak mówiliśmy przy Armii Nowego Wzoru, Rosjanie chcieli tylko zademonstrować wobec Francuzów i Niemców, że jest nowy ład bezpieczeństwa. I tyle przy okazji oczywiście zmieniając reżim w tak zwany reżim, czyli, czyli no rząd w, jak tu się mówi po angielsku rząd w Kijowie. Ale wiesz co, nie chciałbym się na tym za bardzo koncentrować Piotrze dlatego że taki scenariusz jako realny czy prawdopodobny wyłania się po ocenie prawie trzech tygodni wojny, tak? Próbując antycypować ekspost. Na początku wojny tego nie było widać. Zresztą wiele rzeczy się wyjaśni w trakcie, tak? Ja chcę chciałem tylko powiedzieć, że Żebyśmy się wystrzegali od myślenia, że to jest tylko ta kampania ukraińska, i to w ogóle jest zlokalizowane i nie ma szerszego globalnego czy regionalnego kontekstu, bo zapytałeś mnie o naszą wyprawę naszych polityków tak, do Kijowa. I to ci odpowiedziałem w ten sposób. Coraz więcej, coraz więcej jest przesłanek ku temu, że Rosjanie planowali coś szerzej i więcej i, i, i w demonstracjach. Wobec Ukrainy rzeczywiście zgromadzili prawie rok. Zależy, jak się jak liczą te wojska, więc dlatego no mówię, no na naszym kierunku nie mogliby mieć tego tyle, ale na naszym kierunku nie musieliby okupować Polski Czyli to Ukraina jest z pewnym ogromna. Jest kilka kierunków operacyjnych, kluczowych, tak, zupełnie różnych. Widzimy, jest od południa, prawda? jest od, od Rostowa, jest, jest od no powiedziałbym kierunku harkowskiego, jest od kierunku czernichowskiego, jest jeszcze od północy, tak, jest. jest Właściwie kierunek na Lwów, jeszcze z na, na i, i z, z podstawy operacyjnej Morza Czarnego. Więc w związku z tym no, Rosjanie musieli się tam roz, rozstawić. Yy, I. I oczywiście zajęło im to sporo czasu. To też jest w ogóle dyskusja, o czym możemy porozmawiać, co z tym rozwinięciem rosyjskim, bo się okazało, że jednak wielu się myliło w Polsce. Tak, rozwinięcie rosyjskie, rezerwy rosyjskie, o BTG, czyli o batalionowych w grupach taktycznych, możemy porozmawiać. Mnóstwo zapytania, coraz więcej jest już odpowiedzi na to, ale, ale wciąż po prostu to dosyć poważna sprawa, Piotrze, no. Mhm. Dobrze, to ja proponuję naszą dyskusję dzisiaj usystematyzować po tym wstępie. Jacku, więc zacznijmy może od kwestii takiej, że znany jesteś z tego, że lansowałeś i forsowałeś koncepcję armii nowego wzoru, czyli takiej przebudowy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej, żeby te siły były w stanie odeprzeć ewentualny atak sił Federacji Rosyjskiej i teraz powiedz, obserwujesz tę wojnę, jakie według ciebie rzeczy się potwierdziły, jeżeli chodzi o twoje przewidywania i pomysły, a gdzie musiał już zweryfikować swoje, swoje opinie i może zacznijmy tak, idźmy po kolei, lekka piechota. Dobrze, no więc przede wszystkim potwierdziło się to, ile jakimi wojskami manewrowymi dysponuje Federacja Rosyjska na całym swoim obszarze. W jaki sposób rozwija się, czyli generuje siły. Potwierdziło się, jak używa batalionowych grup taktycznych oraz, że jest to wada. Tak? I dlatego mogliśmy bić w strefie śmierci, w strefie nękania, w przypadku armii nowego wzoru, i tak biją Ukraińcy ją. Potwierdziły się słabości batalionowych grup taktycznych, polegające na tym, że mają tendencję do wydzielania jeszcze z batalionów grup taktycznych, jeszcze mniejszych pododdziałów. Mają bardzo krótką logistykę i niską utrzymywalność w oboju. W związku z tym przy napotkaniu oporu np. Na fortyfikowanego, albo szerszego brakuje im własnej piechoty, w związku z tym mijają opór i idą dalej, brakuje im później paliwa. W związku z tym mają niską realną y, mobilność operacyjną, pomimo tego, że się wydaje na papierze, że mają dużo, jeżeli napotykają opór na konwencjonalnym polu walki. I dlatego im źle policzyli logistykę sobie w wyniku tego, że żołnierz zawsze więcej używa, zużywa paliwa i grzeje ten silnik, jeżeli napotyka opór albo z każdej strony mogą do niego strzelać. No i to jest podstawowe założenie armii nowego wzoru i korelacji między, między strefą nękania a strefą śmierci. To się w całości potwierdziło. Tak, tak samo liczba batalionów grup taktycznych. W przypadku scenariusza polskiego również sposób, możliwość wygenerowania batalionowych grup na kierunku polskim tak? oraz, sposób, oraz sposób tego robienia. Tak samo brak rezerw w Federacji Rosyjskiej, tak? o którym się tyle mówiło, że są rezerwy w Federacji Rosyjskiej przez 10 lat. Mówiono o tym w Polsce i tak dalej. Tak ja byłem porażony z Markiem Budziszem, Jaki jest poziom debaty w Polsce na ten temat? Bo okazuje się, że Rosjanie rezerw nie mają, co widać. Tak? Co widać teraz? Rosjanie nie mają wojsk. Innymi słowy, woj... potwierdziło się, że Rosjanie, i to mówiliśmy publicznie, Rosjanie nie mają wojska na dużą wojnę, którą jednak, sam byłem zdziwiony, że postanowił Putin to rozpocząć, rozpoczęli. To jest największe państwo lądowe po Rosji w Europie, czyli Ukraina, która ma wojsko i strzela. I jest bardzo ciężko opanować takie terytorium ze względu na logistykę. I Rosjanie nie mają rozwinięcia logistycznego. Mało tego, i to też mówiliśmy o tym publicznie, Rosjanie nie mają piechoty. Rosjanie służą w wojskach technicznych, Rosjanie służą w wojskach, w batalionowych grupach taktycznych, w artylerii, w różnych oddziałach specjalistycznych, w WDW oczywiście, czyli Wojska powietrzno ale żeby jak się mija węzeł komunikacyjny i napotyka się oprócz się go mija, to później piechota musi to zajmować, albo utrzymywać węzeł na przykład kolejowy, albo musi... Powodować, że nie ma oporu na strefie nękania, że nikt nie, nie niszczy linii zaopatrzeniowych, i Rosjanie nie mają tej piechoty. W związku z tym zaczynają sprowadzać z Syrii Czeczenów, używają tak. Albo nie daj Boże, próbowali używać WDW jak zwykłej piechoty, zużywając bardzo drogi, że tak powiem, żołnierzy WDW, tak, elitarne jednostki. W związku z tym mają brak rezerw kadrowych zbytnie skupienie się na BTG. Tam, gdzie już rozwijali dywizyjne, dywizyjne struktury na, na południowym kierunku, no to już lepiej im wychodzi. Zresztą południe jest łatwiejsze, bo tam jest łatwiejszy teren. Następna rzecz, która się potwierdziła. Rola węzłów komunikacyjnych i rola węzłów kolejowych w logistyce rosyjskiej. Ukraińcy zniszczyli przejścia kolejowe i niszczą węzły kolejowe albo nie poddają miast, które są węzłami kolejowymi. I w związku z tym Rosjanie nie mogą mają utrudnione transportowanie zasobów koleją a ich logistyka kołowa siada, a powyżej 110, 120, 140 kilometra, a Ukraina jest duża, nawet na kierunku kijowskim, nie daje rady wydolić, tak, mówiliśmy o tym w Arminowego wzoru, bardzo szczegółowo I, i to był punkt ciężkości, jak zrobić, żeby odstrzelić im dupę, jak to się mówi po wojskowemu, czyli odstrzelić im tyłek, który zasila i widzimy, co się dzieje na Ukrainie, jak stoją czołgi, tak. Rosyjskie, BWP i tak dalej. Musimy sobie zdawać sprawę, że na, na polu walki jest, kluczowe jest zawsze poszukiwanie symetrii. Jeżeli na przykład przeciwnik jest liczny i ciężki, ma trakcję koło, trakcję gąsienicową, jest liczny, to oczywiście w starciu kinetycznym tak, to cię miecie. Zwłaszcza jak ma mobilność taktyczną, bo operacyjna jest ciężka, ale operacyjna jest słaba, w związku z tym trzeba spowodować, żeby mu zabrakło tego paliwa przed starciem albo zetrzeć się dopiero, jak nie ma paliwa. No i na tym polega w ogóle dynamiczne, stałe poszukiwania symetrii na polu walki, się dokonuje. Coś, co jest twoją siłą, że masz dużo czołgów i BWP-ów na papierze, staje się w pewnym momencie, jeżeli odpowiednio ukształtujesz pole walki, staje się twoją słabością, tak? bo twój przeciwnik to wykorzysta i Ukraińcy to zrobili. To zadecydowało moim zdaniem o tym, że jeszcze nie przegrali. Mało tego, Rosjanie z tego powodu mają małą płytkość operacyjną ze względu na słabość tą logistyki. W związku z tym źle zaplanowali operację i teraz mają na przykład właśnie przestój operacyjny, przerwę, żeby pociągnąć logistykę, policzyć i zobaczyć w ogóle, czy dadzą radę, albo poszukać innego punktu ciężkości w wojnie, bo punktem ciężkości dla nich był Kijów, no i coś na południu, jeszcze nie wiemy, co jest punktem ciężkości na południu, być może właśnie otoczenie w Donbasie, yy, prawda, skrzydlenie, zrobienie kotła w Donbasie, być może zajęcie miast przemysłowych środkowej Ukrainy, zobaczymy jeszcze, tak. W tym się pojawia na przykład niechęć zdobywania miast. Też powiedzieliśmy to w Walić Nowego Wzoru, jesteśmy dopiero przy punkcie 11. Niechęć zdobywania miast, co powoduje zużywanie zasobów rosyjskich, też siły żywej, ofiary i tak dalej. W związku z tym Rosjanie otaczają. To też nie jest proste. Trzeba otoczyć odpowiednio, trzeba mieć dużo wojska. Rosjanie go nie mają. To są słabości i tak dalej. Ostatnia rzecz wstępnie, punkt 14 to jest taki, że manipulowanie terenem, czyli przygotowanie terenu, żeby kanalizować ruch. Ukraińcy nie zrobili tego tak, jak mogli, popełnili błąd, nie zrobili tego na północy, na kierunku z Czarnobyla. To też możemy powiedzieć, jak i Ukraińcy popełnili błędy, ale my na przykład mamy czas i dlaczego my teraz tego nie robimy? Dlaczego my teraz nie kształtujemy te terenu między Brześciem a Warszawą? między Grodnem a Warszawą na kilku dosłownie kierunkach operacji, na kilku osiach operacyjnych, które tam istnieją, żeby pokazywać, że na przykład minujemy mosty albo nie minujemy, krzątamy się tu i udzie, szykujemy teren, szykujemy w lesie przeprawy, przygotowywać teren, tak, na wąskich zwłaszcza przejściach, co powoduje, że no... Pojawiają się głębokie asymetrie. No, na przykład znów te ciężkie batalionowe grupy taktyczne mają problem. Problem z tym, żeby w ogóle dotrzeć na, na, do, do, do swoich, swoich zadań. Właściwie z tym manipulowaniem terenu, czyli kształtowaniem terenu do obrony, to już powinniśmy teraz demonstrować Rosjanom, że to robimy i wyciągamy wnioski z tego, co się dzieje, bo by to znacząco zwiększało odstraszanie, dużo bardziej niż nawet kupowanie teraz nagłe, nagłe czegoś, co i tak powinniśmy zresztą robić. O tym też możemy, możemy porozmawiać. Bo jeszcze mam, może mogę kontynuować. Tak, tak tylko wiesz, Jacku, ja bym chciał, ponieważ pewne rzeczy moim zdaniem wymagają tutaj doprecyzowania. Zanim przejdziemy do kolejnych punktów tych, tych Twoich wniosków, powiedziałeś o tych rosyjskich kolumnach i to wszyscy widzimy, które gdzieś tam grzęzną i utykają bez paliwa z fatalną logistyką na tych kolosalnych przestrzeniach Ukrainy. I teraz, właśnie, chodzi o to, że. Czy my rzeczywiście możemy jeden do jednego przekładać doświadczenia tej kampanii na ewentualną wojnę w Polsce? No, bo jest ta szachownica, na której ta gra będzie się toczyła, jest znacznie mniejsza w naszym przypadku. Mam na myśli to, że no Rosjanie mieli tyle kierunków natarcia, że zamiast uderzyć pięścią no to oczywiście wchodzili na wielu kierunkach słabszymi siłami. W naszym przypadku będą pewnie rąbać od, na tym kierunku północno-wschodnim północno i mają po prostu znacznie mniejszą tą przestrzeń do tego, żeby do, do pokonania, zanim dotrą do Wisły. Czy to musimy brać pod uwagę, twoim zdaniem? Musimy oczywiście brać pod uwagę. Jest, jest bardziej teren rzeczywiście jest bardziej zagęszczony, można powiedzieć z punktu widzenia operacyjnego, jest bliżej. Ale jest też łatwiej do obrony. Tak? No oczywiście też rodzaj terenu jest inny. Tak? Każdy ma swoją specyfikę, więc powinniśmy brać to, brać to pod uwagę. No, na przykład bezpośrednie konsekwencje są takie, że Rosjanom ciężko byłoby tworzyć podstawę operacyjną no, z obwodu Kaliningradzkiego. W związku z tym głównie jest, obwód, głównie jest kwestia Białorusi. Tam może być tylko pomocniczy kierunek, i też możemy wybierać i wciągać Rosjan, tak? Ale dalej jesteśmy w stanie zrobić strefę nękania, dalej jest Warszawa wystarczająco daleko, żeby Rosjanom nie wystarczała logistyka. Mało tego, mamy taką przewagę nad Ukraińcami, że wykorzystując terytorium litwy naszego sojusznika i gdyby istniała Ukraina, wykorzystując teren wołynia. Możemy flankować operacje rosyjskie i powodować, że się, że mają, że się boją ruszyć. Tak? Gdyby wojsko polskie mogło stacjonować tuż przed wojną na, na północnym Wołyniu i na, i na Litwie, to też przedstawiamy w nowego wzoru. My z tym mamy łatwiej niż Ukraińcy, a jednocześnie nieco inaczej. Ukraińcy też musieli rozdzielić wojska, podjąć kilka kluczowych decyzji strategicznych, które my nie będziemy musieli tak ciężko podejmować. Otóż musieli wysunąć, i to też się potwierdza założenie założenia arminowego wzoru. Wojska muszą być rozwinięte i wysunięte. Swoją drogą Ukraińcy nie byli w całkowicie rozwinięci, bo im wstrzymywano mobilizację. Między innymi z powodów politycznych, geopolitycznych, nie chciano mieć prowokacji. I musieli być wysunięci pod Donbas, musieli być wysunięci pod Krym, tak? Musieli być wysunięci pod Charków, pod Czernichów, bo. No Taki był układ geopolityczny tej, tej wojny, ale jednocześnie wysunięcie spowodowało, że natychmiast wązali siły. Tak? I my musimy fundamentalnie zmienić. Nie będzie wielkich przemieszczeń w czasie wojny wielkich przemieszczeń dokonujących się przez cały terytorium Polski, zwłaszcza ciężki kolm. Widziałeś tą kolumnę rosyjską, tą na kilkadziesiąt kilometrów, tak? Tak wyglądałaby 11. dywizja kawalerii pancernej nasza, która by się przemieszczała z, z, prawda, z, ziemi lubuskiej w trakcie wojny, no i którą by została, zostałaby zniszczona na naszej autostradzie wolności najprawdopodobniej. Już nie mówiąc o tym, że jeszcze pociąg miałby wchodzić w grę, ciężarówki musiałby to wozić, masakra. Piotrze, masakra. Innymi słowy, musimy się poważnie stanowić na temat yy, zupełnego innego, pokojowego, dy, pokojowej dyslokacji wojska, yy, wojska polskiego. Ja, słuchaj, tylko dopowiem o co mi chodziło. Mi chodziło o to, że na tych małych przestrzeniach Polski być może te rosyjskie kolumny nie będą miały takiego, takich problemów z zaopatrzeniem i nie utkną. Mm -hmm. To miałyby. My to policzyliśmy szarmi Nowego Wzoru w symulacjach różnorakich. No w końcu jest 200 km z Brześcia do Warszawy, tam 196, ale że jak się liczy. Też tutaj nie ma jakichś wielkich autostrad. Na Ukrainie te drogi są jednak nie takie najgorsze. To, to, to też są mity, że one są dużo słabsze. Oczywiście w kierunku Czarnobylskiego jest gorzej, ale już na przykład przez Czernichów, czy przez, od strony Harkowa czy Sum, nie jest, tak, nie jest tak źle. Akurat między Warszawą a Brześciem jakichś świetnych autostrad, wielkich po prostu, rozlicznych nie ma. Czy Grodnem. Jest są chyba dwie drogi ekspresowe, ale to nie, jest, to nie jest to samo. W każdym razie jest logistyka rosyjska, jeżeli nie jest wspomagana koleją, sypie się po 120-140 km, akurat do strefy śmierci. Tak? Na dodatek możemy oddziaływać na obszar logistyki, na Baranowicze, na Pińsk, na Łuniniec, na inne obiekty na terytorium Białorusi. Tak? Do tego jest jeszcze tak, że w armii nowego wzoru wyznaczyliśmy miasta, które muszą być fortyfikowane, które są węzłami kolejowymi. Tak? Żartowaliśmy sobie, już tak mogę powiedzieć, na ofie z kolegami z zespołu, że jak tak wskażemy na prezentacji, które to spadną ceny nieruchomości tam. I, i, I to jest. No plus oczywiście wzdłuż Linii Wisły, gdyby Rosjanie chcieli otworzyć pomocniczy kierunek z zawodu kaliningradzkiego, to też musimy pomyśleć, co robić z Płockiem, Włocławkiem, Toruniem. Tak. I e, w, no, no tak, że... Płocko odegrał olbrzymią rolę podczas, bitwy, podczas wojny 20. roku. To też taka ciekawa rzecz. Jacku, zanim pójdziemy dalej, ja zawsze proszę ekspertów, żeby brali pod uwagę, że wielu naszych widzów, bo mamy rzeczywiście bardzo olbrzymią oglądalność, nie, nie jest zaznajomiona z wieloma terminami. Czy mógłbyś krótki, krótko wytłumaczyć widzom, co to jest strefa nękania i strefa śmierci? Strefa nękania to jest to, co obserwujecie Państwo na streamach ukraińskich, czyli że są grupy lekkiej piechoty, głównie z PPK, czyli z bronią no, przeciwpancerną, używamy, proszę, kierowanymi pociskami przeciwpancernymi albo nawet kierowanymi, które urządzają zasadzki na kolumny zaopatrzeniowe, na systemy dowodzenia, na cysterny w Wojsk Federacji Rosyjskiej, które zaopatrują czoło frontu. I to, to w strefie nękania się organizuje, tak? W tak zwanym rozproszeniu, lub jak Ukraińcy mówią moskito, moskito taktyk, tak? Czy u Turcji o Ukraińcach moskito, taktyks, my mówimy o rozproszeniu, to jest strefa nękania. I tam mówimy o tym, żeby stacjonowały dwie eksperymentalne brygady piechoty dronowej oraz PPK. I to jest na przykład jedna zmiana, którą bym chciał do armii nowego Wzoru, i to jest lekcja. Chcę od razu powiedzieć, żeby nie było tylko dużo chwale wojna na Ukrainie pokazała, że musi być dużo jeszcze większe na scenie nowoczesną, masową masową, na różne zasięgi, żeby było i na 600, i RPG też na krótkie, i nawet te komary nasze, i po prostu, i, i, i też i, 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 i na, na javeliny bronią przeciwpancerną, tak kierowaną, albo nie niekierowaną, ale też, żebyśmy pozyskali najlepiej te no, na 20, 15, 25 km przeciwpancerne pociski kierowane, takie są, bo zupełnie zmieniamy geometrię pola walki. Jeżeli w strefie nękania, zwłaszcza, Jesteśmy w stanie rozstawić na naszym ter terytorium, rozstawić czujki, rozstawić do targetingu żołnierzy, to po prostu Rosjanie ze swoim ciężkim sprzętem po prostu mieli być strasznie ciężko. Więc to jest, to jest, to jest taka, to, taka zmiana, że drony owszem też, ale chyba jednak wciąż PPK, e, zwłaszcza w te współczesne, e, bardzo dobrze dają sobie radę. E, to, jest, to, jest, to jest, tutaj bym ten nacisk postawił. Chyba bym też rozważył no, śmigłowce szturmowe które byłyby mobilne, dużo bardziej bym nacisk postawił na to, niż warminowego wzoru, bo są bardzo dobrym mobilnym odwodem, na przykład tak jak Rosjanie wylądowali na tym lotnisku w Gostomel, tak? można bardzo szybko, jeżeli są no, jakości odpowiedniej mamy przewagę w reżimie domeny informacyjnej, tak, to co mają Ukraińcy dzięki Amerykanom, to możemy bardzo szybko reagować, no i potrzebujemy czasami odwodu takiego, tak, w ogóle też potrzebujemy lądowego odwodu, stąd między innymi nasze propozycje, żeby 12 i 16 były na trakcji kołowej, bo one są do walki tylko cząstkowo, ale przede wszystkim do manewru, do odwodu manewrowego, żeby reagować na pojawiające się zagrożenia, jak WDW nam gdzieś wyląduje, na przykład w Modlinie, albo gdzieś w innych miejscach, tak, to jest dużo szybsze, trakcja kołowa ma, ma przewagę manewru operacyjnego, jest, jest mobilna operacyjnie, a taktycznie bywa słabsza, ale rzadko kiedy walki taktyczne rozstrzygają pole, pole walki, generalnie manewr rozstrzyga najczęściej tak i później kontakt bojowy najczęściej z wykorzystaniem innej asymetrycznej domeny, jak na przykład śmigłowców albo samolotów, albo artylerii dalekiego zasięgu. Tak? Czasami trzeba pokazać tylko obecność swoją i, i, i to na przykład, to, to jest wnioski są z tej bitwy o, o to lotnisko Gostomelu. No tak, e niestety Jacku... i to jest strefa nękania. A z I kolei jak przejdą, jak przejdą bliżej Warszawy, między Warszawą i Siedlcami, między Warszawą i Łomżą, z grubsza, tam gdzie mamy też swoje systemy, prawda, krótkiego zasięgu obrony przylotniczej, gdzie Rosjanie nie będą mogli latać cały czas. Zresztą też widać, że tak nie, 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 nie latają, ale to mogłoby być inne powody jeszcze za wcześnie, żeby o, o tym mówić. Nie mam jeszcze jasnych wniosków, to tam muszą być nasze czołgi. Tak. ciężkie, ale to w plutonowych kompanijnych grupach taktycznych dokładnie widać na kampanii ukraińskiej, jaki jest problem, jak muszą się przemieszczać długo Długimi kolumnami, jaki to jest problem, w związku z tym nasz pomysł był taki, że na przygotowane pozycje mamy mnóstwo mini ofensyw naszych tych Abramsów w 18 Dywizji, na rozpoznanego przeciwnika, który wiadomo gdzie stacjonuje, w której wsi stoi, akurat odpoczywa albo gdzie się przygotowuje i tam na 5-8 kilometrów Abramsy wyprowadzają uderzenie, tak. I wtedy na zmęczonego przeciwnika, który jest na rozciągniętych liniach komunikacyjnych, w batalionowych grupach, w tak, gdzie mają, nie, kompanię czołgów, czyli kilkanaście, tak. I nasze abramsy, które są lepszymi czołgami, doprowadzamy do starcia jeden, kinetycznego. Na wybranym czasie i momencie, gdzie te nie wiem, 8 abramców, 6, 5 w grupach bojowych, może zniszczyć całą kompanię, całą kompanię przeciwnika, tak. Jak wiemy, gdzie, jak, jak oni stoją, w jakim momencie czy odpoczywają, czy jadą, itd. itd. Właściwie nam, cała kampania ukraińska pokazuje potrzebę owszem posiadania wojsk pancernych, ale inaczej użytych. Nie tak jak w XX wieku, że jedzie kolumna, tak jak nasz Zmech jest przyzwyczajony do tego i apeluje o debatę na ten temat. Tak? Raczej jak używają Izraelczycy teraz wojsk, wojsk pancernych. Tak? Zresztą przy armii nowego wzoru współpracowali z nami Izraelczycy, właśnie, którzy mają doświadczenia bojowe. I, i, I to oni odpowiadali za przygotowanie tego fragmentu. W związku z tym, tak to jest, trzeba o tym rozmawiać. Oczywiście, jeszcze jest mgła wojny i nie wszystko widać, co się działo na wojnie na, na, wojnie na Ukrainie. Tam jest też dużo większy obszar, to prawda. Zastanawiam się, jak się przemieszczają dokładnie Ukraińcy. Słyszałem, że pod osłoną nocy. Jeszcze jest mnóstwo rzeczy białych plam, ale na tym polega strefa śmierci, strefa nekania. I w strefie śmierci niszczymy wojska, wojska, batalionowe grupy taktyczne, batalionowe grupy bojowe Wojsk Federacji Rosyjskiej, czyli siły manewrowe Federacji Rosyjskiej. Po tym, jak jeszcze od, od, będziemy w stanie powodować, że. Artyleria, która ich wspiera, nie dostaje amunicji w normach przepisanych, tak? bo ma za, krótko, za krótkie ciągi logistyczne, które niszczymy w strefie nękania i jeszcze zagrażamy na, im wewnętrznych liniach komunikacyjnych na Białorusi, mając potencjał oszczędzenia z północnego Wołynia i, i prawda na, z, obszar, z obszaru na południe od, od Wilna tak? na Litwie. To, czym, to, co promujemy też w koncepcji Armii Nowego Wzoru. Dobrze, Jacek, to w takim razie tylko, jeżeli chodzi, krótki komentarz do tego, co powiedziałeś o śmigłowcach wielozadaniowych, bojowych, które się pozwalają na szybką mobilność sił, między innymi specjalnych. No to, jak wiemy, miały być karkale, nie ma. Miały być zamiast tego Black Hawki. nie ma, więc bez wątpienia tutaj się stało coś katastrofalnego i, i to jest jakiś w ogóle dramat a o tym można zrobić osobny program. Natomiast y, tym sposobem dotarliśmy do tego. Ale nie wiem czy, czy, czy bardziej, to nie wiem, czy to jest pierwszyna potrzeba, żebyśmy mieli trans, transportowe do na pola walki, bo widzimy na Ukrainie, jak one są jednak podatne na zniszczenie, tak, przy transporcie. Widzimy, jak spadają, tak? Oczywiście są ogólnie potrzebne, ale jeżeli mówimy o priorytetach, to chyba jednak śmigłowce uderzeniowe, które są manewrem ogniowym. To nie chodzi o to, żeby wysyłać desant, bo akurat my będziemy działali po wewnętrznych liniach komunikacyjnych, my możemy przygotować przeciwnika, czekać na niego, tak. jeżeli się zmobilizujemy, jeżeli będziemy mieli ukompletowanie, to my czekamy na przeciwnika i my jesteśmy w terenie. To przeciwnik musi nas zaskakiwać. Oczywiście musi mieć odwód, reakcję, ale wystarczy odwód ogniowy i przesuwanie się na kołach, jeżeli nie, nie panuje tylko na, na, na niebie. Przeciwnik, i tu też jest jeszcze taka zmiana, którą wprowadził do armii nowego wzoru. Kurczę, okazuje się, że to lotnictwo rosyjskie jakoś nie wygląda po prostu jak było jakieś takie super, i zastanawiam się, czy nie. Czy nie warto byłoby jednak rozpocząć debaty w Polsce na temat pozyskania myśliwca przewagi powietrznej, tak? Nie, nie tego konia roboczego F-16, F-35 już do dyskusji, tam możemy dyskutować też jeszcze F-35, ale Eurofighter albo F-15, bo które by długo utrzymał się w powietrzu, miał wysoki pułap, daleki zasięg, nawet z powodu tego, prawda, zasięgu, pułapu i, i grawitacji, I, i cały czas wymiatał, tak? Wymiatał. Przynajmniej zagrażał w odpowiedni sposób lotnictwu przeciwnika, tak? I to mógłby operować z daleka, z, daleka, tak? z Dolnego Śląska. Do, do rozważenia, bo tutaj trzeba znać trochę więcej szczegółów, trzeba by się dobrze nad tym zastanowić, ale też mam taką, prawda, ta gwiazdka mi się pojawia, że może to, to z jakiegoś powodu, na przykład Izrael ma, tak, inni też mają myśliwce przewagi powietrznej, a my nie, tak, my jednak postanowiliśmy nie mieć takich samolotów, tak. Można dyskutować, że to jeden, jeden model ale ja rozmawiałem przy koncepcji terminowego wzoru z licznymi pilotami F-16 i to nie jest to samo. tak? Ten samolot to nie jest to samo, co myśliwię z przewagi powietrznej. Cokolwiek by nam mówiono na ten temat. Dobrze, Jasku, jeszcze jeżeli pozwolisz, to dopytam o te czołgi, bo taka w powszechnej takiej opinii dyskusja często ogniskuje się wokół takich dwóch skrajnych stanowisk. Pierwsze, potrzebujemy czołgi, Abramsy, nasze leopardy, które już teraz mamy. A bo one są konieczne na polu bitwy, natomiast niektórzy obserwatorzy mówią, że wprost przeciwnie, że to są właśnie tylko jeżdżące trumny, złom do niczego niepotrzebne, że trzeba postawić właśnie na lekką piechotę wyposażoną w te Jaweliny, inne wyrzutnie pioruny itd. i tak dalej, że po prostu ten koszt efekt, to znaczy, czołg jest bardzo drogi, a rakieta bardzo tania a rozumiem, że jeżeli dobrze zrozumiałem to, co powiedziałeś, to ty uważasz, że obie rzeczy są potrzebne, tak? Rzeczy tak obie... obie rzeczy są potrzebne, tylko nie może być po prostu ideologii, że albo taka, albo taka. Obie rzeczy są potrzebne. No tak jak powiedziałem, w strefie nękania, lekka piechota i działanie w rozproszeniu w sektorowym, dowodzeniu sektorowym, tak, żeby był amorficzny system dowodzenia, żeby nie było przecinania linii łączności z centralą i żeby było określone zadania na kilka dni. A w strefie śmierci musimy mieć bardzo intensywne walki pancerne, gdzie zmiażdżymy Armię Federacji Rosyjskiej, tak? I tam są czołgi potrzebne, tylko chodzi o to, żeby wykorzystać mobilność taktyczną czołgu i przewagę Abramsa czy Leoparda, tak? A żeby nie zrobić z tego masakry dla siebie, czyli na długich liniach, logisty na długich liniach komunikacyjnych przerzucać, żeby rosyjskie lotnictwo niszczyło, żeby się psuły i tak dalej, żeby ich ciężar powodował problemy właśnie w błocie i inne sprawy, tylko na krótkich liniach i wykorzystywać tam, gdzie się Rosjanie pojawiają, poprzez to, że wiemy, gdzie są. Tak? Musi być to prawdziwe combined Arms, czyli po prostu działania połączone musi mieć prawdziwe. Tak? I te czołgi nam są potrzebne, ale też nie na flankach. Czołgi muszą kończyć, w naszym przypadku na współczesnym polu, czołgi muszą kończyć robotę, a nie zaczynać. Zaczynać ma strefa nękania, później drony, lotnictwo, może śmigłowce szturmowe. One mają kończyć na rozpoznanego przeciwnika, osłabionego, i mają kończyć na krótkich, rozpoznanych mamy pod, go podprowadzić jak podpaśnik. Pod po prostu ten czołg, tak? A nie same szukać, tak jak Rosjanie na Ukrainie, szukać przeciwnika, rozpoznawać bojem, jakieś takie bzdety, nie, czy w wielkich kolumnach, do czego XX wiek przyzwyczaił. Chodzi o to, żeby nie szukać starcia. Yy, tylko wykorzysty wykorzystywać asymetrię. A akurat Abram stworzy asymetrię poprzez swoją jakość, ale musimy go podprowadzić pod przeciwnika w odpowiedni sposób i nie pozwolić sobie zdominować. A na flankach z kolei, gdzie jest manewr potrzebny, gdzie musimy reagować na zagrożenia, bo wiadomo, każdy plan nie wytrzymuje kontakt z przeciwnikiem, musi mieć koła, bo koła są lżejsze, są tańsze i centralnie mamy jest mobilność operacyjna. I tak jest taka gęsta sieć dróg, że manewr i tak jest wykonywany po drogach. Czasami na starcia taktyczne jest zjeżdżanie na pole, a i tak Ukraina pokazała, że jak są roztopy, to i tak jest z tym problem. W związku z tym no, nie możemy fetyszyzować też kąsienic, no, co jest często robione w Polsce, dlatego że już jest gęsta sieć dróg, a potrzebujemy manewr. Jest, w tej chwili jest, jest bardzo mało piechoty w wojnie, jest bardzo dużo, duża przestrzeń, to widać na Ukrainie, jest mało stosunkowo nasycenie siłą żywą, w związku z tym się wszyscy szukają. Tu jest punkt ciężkości, żeby mieć przewagę, i to też wojna na Ukrainie pokazuje. I my to mówiliśmy w OOD lub tak, w pętli decyzyjnej. Musimy mieć przewagę, musimy mieć wyszkolenie na poziomie taktycznym, czyli poczucie, że na, na poziomie taktycznym jesteśmy czołgowym, żołnierzy WDW, specnazu, a my, nasze siły specjalne, nie wiem, spadochroniarze nasi, lekka piechota. Lepsi jesteśmy w starciach taktycznych, to zamieniamy, tak jak Ukraińcy, na materiał do streama i wygrywamy no. wojnę informacyjną, tak. I jeszcze na dodatek mamy lepsze zrozumienie sytuacyjne, co się dzieje świadomość sytuacyjnej, tak jak Ukraińcy przynajmniej w miejscach pokazują, że mają, i możemy reagować. Nie jesteśmy zaskakiwani, tak? Ukraińcy to mają oczywiście dzięki Amerykanom i tu jest oczywiście wyzwanie dla nas, czy chcemy być z Amerykanami, czy, czy, czy sami to robimy. A zatem jasku ja myślę, że ty po prostu mówisz, żeby polska armia nie walczyła, tak jak armia rosyjska, tak? Taki można odnieść wniosek po tym, co powiesz. Z tym zastrzeżeniem, że do końca nie mam jeszcze wszystkich wniosków, ale przynajmniej z tego, jak to wygląda. I walczyła tak, jak nasz teren nam to umożliwia, tak? Innymi słowy, potrzebujemy i koła, i pancerz. Tak jak dokładnie szczegółowo w Armii nowego wzoru w planie bitwy manewrowej i lekką piechotę. Tylko chciałbym, żeby w Polsce wyśmiewano się z tego lekka piechota będzie rozpoznawana. No i co? Jest rozpoznawana na Ukrainie? Niszczy te kolumny? No niszczy te kolumny, tak. Oczywiście nie może to być takie jednostronne, bo potrze będziemy potrzebowali sił pancernych, ale nie możemy mieć chyba tylu rodzajów czołgów, co mamy teraz. Dlatego, że jeżeli ktoś służył kiedyś w wojsku albo był w jednostce, to wie, że połowa zasobów tak zwanych energetycznych, czyli tam zasobów, jest na technice, która jest ciągle naprawiana. Tak? Nie, nie może być takiego po prostu puzli, takiej mozaiki. Na wojnie to ma znaczenie. Nie może być tego rodzaju czołgów w siłach zbrojnych. Musimy się na coś zdecydować, a potem przyjąć odpowiednią koncepcję do tego. Tak? A właściwie najlepiej byłoby odwrotnie przyjąć najpierw koncepcję, no najlepiej byłoby w strefie śmierci, i potem odpowiednio czołg kupujemy. Skoro już mamy te Abramsy, no to my w armii nowego wzoru dostosowaliśmy do tego. Tak? Leopardy w odwodzie. Zawisłą na węźle komunikacyjnym warszawskim, czekające na czy ma reagować na próbę forsowania na południu Wisły, czy na północy, czy przez węzeł komunikacyjny warszawski ma wyjść na przedpole do strefy śmierci, żeby wesprzeć obronę 18 Dywizji, tak? Mówię o odwozie 11 Dywizji. Są ciężkie pojazdy. Są ciężkie, tylko odpowiednio używane. No nie może być kolumna tak jak pod Kijowem, ona Kijomem z, z Rosjanie. nazwieckim. No Jeszcze to bym przestrzegał to. przed jedną rzeczą. Rosjanie dziwnie walczą na tej wojnie. I, i i jeżeli mamy szykować nowe wojsko i ono się nie musi nazywać armią nowego wzoru, nie o to chodzi, to musimy też wziąć pod uwagę, że Rosjanie najczęściej to dowodzą wszystkie wojny, wyciągają bardzo poważne wnioski z, z swoich niepowodzeń. Tak było w, po wojnie krymskiej, tak było po pierwszej wojnie światowej, tak było w wyniku wojny z Finlandią, prawda, wojny zimowej, tak było początek Barbarosy. Rosjanie się uczą, nie? Rosjanie mają, zazwyczaj są taktycznie słabi, operacyjnie są zazwyczaj dobrzy. To w sumie nawet na Ukrainie widać, jak poprawiają się, pomimo tego, jak źle rozpoczęli tę wojnę. Tak? No, na usprawiedliwienie Rosjan trzeba powiedzieć, że Rosjanie nie toczyli takiej wojny od 1945 roku, a to jest zupełnie inna wojna niż w Afganistanie, czy inwazja Czechosłowacji, gdzie nie było oporu. Po prostu trzeba inaczej przeliczać siły i środki. To jest ogromny teren. Tak? I myślę, że Rosjanie się poważnie przeliczyli, plus nie było pamięci międzypokoleniowej, jak to się robi. Yy, więc yy, mogą się niestety nauczyć sporo na tej, na tej wojnie na Ukrainie. Czyli Jasku, do nas już pewnie przyjdzie inna rosyjska armia, jeżeli odpukać oczywiście, bo nie chcemy państwa straszyć, tak jak zawsze to powtarzam na antenie naszego programu, to jest tylko yy, szykujemy się... Na wojnę, której mamy nadzieję, że nigdy nie wybuchnie. Natomiast, jeżeli robimy ten przegląd pola walki, mówiłeś o lotnictwie, mówiłeś o czołgach, mówiłeś o lekkich rakietach i przeciwpancernych różnych pociskach. To teraz coś, o czym mówiłeś wielokrotnie przed wybuchem wojny, przed agresją rosyjską na Ukrainę. Ja Cię zacytuję: drony, drony jeszcze raz drony. No, i tutaj jest bardzo ciekawe, chyba pole do rozmowy, do dyskusji. Mam na myśli dwa, dwie rzeczy. Po pierwsze, no, mamy te same drony mieć co Ukraińcy, czyli te, te B2. Tureckie, no a po drugie, mamy też dwa sposoby wykorzystywania tych dronów. Po pierwsze, one strzelają same tym uzbrojeniem, które mają pod skrzydłami, a drugie, to naprowadzają artylerię na cele. Powiedz mi, jakie tu masz przemyślenia, czy uważasz, że to jest też coś, na co musimy teraz modernizując naszą armię, ma być teraz 3% PKB na to przeznaczane, kupować te technologie? Tak, tak. Ogólnie drony to przyszłość. tak? Niezależnie od tego, że będą oczywiście się polepszać metody zwalczania dronów. Na różne sposoby, kinetyczne, niekinetyczne, zakłócania i tak dalej, ale drony to przyszłość. I będzie po prostu rywalizacja droni, i antydron, drony i tak dalej. I drony też lądowe. W związku z tym musimy, nawet że postawić na swój przemysł i mieć te zdolności, musimy te zdolności mieć, zwłaszcza do współdziałania z artylerią. Widać potęgę artylerii również ukraińskiej, również ukraińskiej. A mamy, mamy tradycje artyleryjskie, mamy też systemy. Systemy odpowiednie, już bez wymieniania, jakie które, które są naprawdę na światowym poziomie w, w polskiej artylerii. Więc m, m, mamy tu na czym budować. Więc m, to jest oczywiście przyszłość. Kilka obserwacji z kampanii ukraińskiej. Do końca, oczywiście, jest niejasne, jaka jest skuteczność dronów. Moim zdaniem, obie strony kłamią, czyli uprawiają propagandę. Natomiast na pewno skuteczność jest. I yy, chyba jest niższa skuteczność obrony przeciwdronowej, czy w ogóle przeciwlotniczej, przeciwpowietrznej powietrznej Wojsk Federacji Rosyjskiej, które są w ofensywnym ruchu w manewrze, tak? Bo bardzo dużo trudniej. Ja wiem, że zaraz mi powiedzą, są, tak? Wiem, są systemy, które działają, ale to nie jest to samo, co stworzenie wielowarstwowej, tak? Bo są różne, do różnych dronów, do różnych pułapów, do różnych sposobów transmisji, do różnych sygnatur są różne systemy. I, yy, różne wiązki i to musi być wielowarstwowe i jest bardzo trudno zrobić to w ruchu, jak się wojsko posuwa w ofensywie. W związku z tym jest to też metoda na to, żeby jednak niszczyć, niszczyć, przeciwnika w ruchu, bądź tam, gdzie nie ma tych systemów, odpowiednio wielowarstwowo uszykowanych. Myślę, że szczegółowe wnioski będą dla producentów dronów, dla, dla naszego wojska. Generalnie jest to przyszłość. Yy... Tym amunicja krążąca, tak? Masowo używana amunicja krążąca, która daje też ogromny zasięg i elastyczność taktyczną, bo on leci i on leci. Aomisja krążąca no to jest taki robot powietrzny, który o, widzi przeciwnika, i go mówią, no, go sobą. Tak? Czyli jest taką bombą latającą. No. Eee, kamikaze dron, no, tak, dla, dla, prawda? Czy, tylko bez człowieka oczywiście w środku. Eee, i, I widzi przeciwnika, melduje i, i sam spada i ma w sobie małodunek wybuchowy. Tak? Czy głowicę kumulacyjną, czy, czy inną generalnie zależy, czy to uderza w pojazd. Czy... I my też takie produkujemy, i to jest myślę, przyszłość pola walki. Zwłaszcza, że są też metody unikania zakłóceń elektromagnetycznych dla takich systemów, tylko oczywiście z kosztem zasięgu najczęściej, ale to jest wszystko wiadomo, tak? Jest rywalizacja między systemami obrony i ataku, również w tej domenie będzie się rozwijać. I, no i co? I, i, I to da niesamowitą elastyczność. Roz piechocie rozproszonej, bo w tej, tej taktyce moskito. dlatego, że no PPK to trzeba jednak podejść do tego, no in to dalej, ale no te inne na 600 metrów, na 400, RPG to nie wiem, na 200, 250 max i po prostu ten silnik jednak czołgowy straż... można się wystraszyć, czołg ma sensory, możecie wykryć, prawda, to w terenie zurbanizowanym najlepiej działa, albo w jakichś takim zabudowaniach wiejskich, czy jakichś zagajnikach, natomiast tak, to jest jednak ciężko, trzeba mieć trochę serca, żeby stanąć naprzeciwko tego czołgu i wypalić no a dron ma dużo większy zasięg i jest elastyczny taktycznie, bo się unosi i w pewnym momencie widzisz i strzelasz, tak? A czasami może być nawet w automatycznym i yy, daje to większą elastyczność taktyczną, tak? Można bardziej się ukryć, zna, znacznie bardziej się ukryć. Oczywiście to jest początek dopiero ery dronów, w z tym zobaczymy, jak to się potoczy, ale na pewno bym tutaj postawił spore zasoby na to, żeby, żeby to rozwijać. Yy, I. I to. Natomiast jedno jeszcze, bo boję się, że zapomnę, bym powiedział, bo, a propos rosyjskiego kompleksu rozpoznawczo No Zwróćcie, drodzy Państwo, uwagę. Słyszymy, tak, że rakiety manewrujące, rakiety balistyczne, czy kalibry, czy nie, pociski manewrujące, czy rakiety balistyczne, kalibry, czy iskandery uderzają. Tak? Teraz to centrum szkoleniowe przy granicy z Polską, wcześniej różne miejsca. No i co? I Ukraina stoi, nie? Dalej. Stoi. Stoi generalnie bardzo nie narzekają na to, że im się nie wiem, zniszczono im podstawowe systemy dowodzenia i tak dalej. Okazuje się, że bardzo można absorbować dużo uderzeń i przeciwnik zużywa rakiety i nie trzeba mieć wszędzie Iron Dome, tak? na każdym obiekcie, w każdym miasteczku. Tak? Iron Dome jest... czyli żelazna kopuła, tak? System tak, rakietowy. Tak, czy inne systemy obrony powietrznej, żeby wszystko kryć. To pokazuje, że musimy, musi przytoczyć w Polsce debata na temat patriotów, gdzie konkretnie użyć do obrony punktowej, żeby podważyć pełną dominację w kompleksie rozpoznawczo-uderzeniowym, ale bardziej się musimy postawić na pasywne metody rozpraszania, na system amorficzny dowodzenia, po to, żeby rozproszyć te swoje zasoby, żeby przygotować plan bitwy, powietrznej, żeby nasze samoloty manewro, żeby uniknęły zniszczenia na lotnisku, żeby mieć zapasowe lotniska, czyli pasywne metody, bo okazuje się, że to nie jest aż takie bolesne. Na Ukraińcy nie widać jakby system wojenny, może to się zmieni, jak będą wnioski po wojnie i ja będę musiał odszczekać, ale ale jakby strasznie ucierpiał, tak? Strasznie ucierpiał. A Rosjanie jednak nie chcą tak wprost, od razu nie chcieli w ludność cywilną, teraz może bardziej, ale w ludność cywilną trafiać, tak? Żeby nie stracić w wojnie informacyjnej w oczach Zachodu. I w związku z tym nie należy fetyszyzować systemów obrony antybalistycznej tak? czy antyrakietowej, natomiast za to postawić wszystkie zasoby na to, żebyśmy mieli systemy do zwalczania samolotów, właśnie programu NAREF, tak? bo on pozwoli, że będziemy wojna lądowa będzie się mogła naprawdę toczyć i będziemy my mogli mieć inicjatywę operacyjną, bo bez bez spędzenia rosyjskiego, albo musimy mieć myśliwce przemysłowe, albo dodatkowo system na REF, jeżeli wypędzimy, czy spędzimy myśliwce rosyjskie i samoloty bombardujące, no to generalnie wojna lądowa możemy sobie ją kształtować, tak? Mieć większe szanse na to. Więc, no więc tak, w ogóle ideą całą tego Armii Nowego Wzoru i to Ukraina też pokazała brutalnie, i mówił o tym Jarosław Kaczyński w, w Sejmie namawiając do głosowania za ustawą o broni ojczyzny, sławną ustawą, że Ukraina otrzymała pomoc polityczną poprzez sankcje tylko dlatego, że Ukraińcy wytrwali na drabinie eskalacyjnej i walczą. Walczą, trzymają się na nogach i walczą. I to było widać drugiego, trzeciego, czwartego dnia. Wszyscy państwo to poczuliście. Dokładnie to jest podstawowe założenie marginowego wzoru i wszystko, wraz z rozwinięciem, wraz z ukompletowaniem, wraz z wysunięciem pod granicę, wraz z tym, jak się jak kształtujemy swoje zasoby i zdolności oraz jak system polityczno wojskowego państwa powinien współpracować, jak pętla decyzyjna powinna być ukształtowana, na to grube godziny tłumaczenia, i to zadziałało właśnie na zadziałało na Ukrainie. To jest w ogóle najważniejsza rzecz. Punkt ciężkości U Ukraińców on nie został zniszczony, nie został przecięty. On funkcjonuje, tak, strona wolitywna, morale żołnierza, morale polityków. Politycy, zwróć uwagę Piotrze, w centrum pętli decyzyjnej, Zeleński i inni, Zeleński, tak? Oni ciągle mówią do społeczeństwa, co się dzieje, tak? Są z wojskiem, są wykonywane decyzje polityczne, wojsko reaguje. Jednocześnie zarządzanie domeną informacyjną odpowiednio, że wojska pierwszoliniowe nie, nie robią filmików, tak? Nie, nie pokazują, gdzie są, tak? Dyscyplina w domenie informacyjnej. System polityczny, no, ja nie wiem w ogóle, jeszcze nie myślałem, że Ukraińcy sobie aż tak będą z tym dobrze radzić, ale pokazują, jakie są, jak można sobie z tym radzić i wygrywać dzięki temu, tak? I to jest punkt ciężkości. To jest, to jest najważniejsza rzecz. I dlatego cały deal polegał na tym, żebyśmy mogli wystawić w Armii nowego wzoru takie zdolności, żeby w domenie lądowej, szeroko pojętej, nie przegrywać, żeby Amerykanie drugiego, trzeciego, czwartego dnia mogli wejść do nas z, info, z przekazywaniem nam domeny informacyjnej, gdzie są przeciwnicy w ogóle jak najszybciej, może z siłami powietrznymi i z high-end, tak, z kosmosem, z rozpoznaniem i tak dalej, ale mogą nie być wojskami lądowymi, tak. Jakbyśmy przegrywali pierwszego dnia i wieczorem po jednym dniu w Ursynowie, na Ursynowie albo na Pradze byłyby wojska rosyjskie, to Amerykanie też by się stanowili, czy wysłać 173, bo to jest to jest oczywiste w ogóle, tak? Na szczęście Jarosław Kaczyński de facto to powiedział, tak? bo, bo nam przy arminowego wzoru my musieliśmy to kurczę młotkiem wbijać ludziom tutaj. I, 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 i co? I, I też myśleli, że artykuł 5 to jest automat. Ja miałem już w Stanach spotkania, jak byliśmy teraz z generałem Bridlowem, byłem dowódcą NATO. I ja też robię tą to, to prezentację arminowego wzoru i pokazuję tam artykuł 5. A on mówi do mnie Jacek: Przestańcie, wy Polacy, ciągle tym artykule 5. To może zadziałać, a nie musi. No więc, jak się w Polsce coś takiego powie, to jest po prostu anatema, tak? Mam nadzieję, że wojna na Ukrainie ostudzi trochę. No właśnie, chcę ci powiedzieć, Jacku, jeżeli pozwolisz mi tutaj wtrącić jedną rzecz, bo już trochę przechodzimy naturalny sposób z pola bitwy, gdzie zaznaczyłeś główne takie. Ale ja jesteśmy głosy. dopiero przy 30 punkcie. Dobrze, mam? mamy 23, wiem o tym, ale to już, jak wprowadziłeś to, to już muszę pociągnąć ten temat. Otóż yy, różni komentatorzy różnie oceniają NATO. To znaczy, jedni mówią, że NATO pokazało, że jest po prostu super zwarte, gotowe, nie da sobie w kasze dmuchać i w ogóle ta wojna po prostu obudziła NATO, zjednoczyła i tak dalej, i tak dalej. No ale już na przykład Ukraińcy mają chyba inne spojrzenie na to, to znaczy ukraińskie spojrzenie jest takie, że NATO jest właśnie odwrotnie: tchórzliwe, niechętne do pomocy, że Zachód właśnie jest parszywieńki, jak mawiał Piłsudski, że nie chce robić tego no-fly zone i że po prostu panicznie boi się konfrontacji militarnej z Rosją. I to jest oczywiście pytanie o, o, o Twoją koncepcję, to znaczy, czy Polska będzie według Ciebie, jakie Twoje są wnioski, toczyła tą wojnę. To będzie wojna koalicyjna i wszyscy inni członkowie NATO nam przyjdą na ratunek, jeżeli byśmy Pukać zostali zaatakowani? Czy będziemy walczyć sami, a potem nam będą udzielali jakiejś pomocy umiarkowanej? Czy w ogóle będzie Rzeczpospolita musiała, tak jak Ukraina, walczyć samotnie, a nasi sojusznicy z Zachodu będą się zastanawiali, w jaki sposób z tej odpowiedzialności, z tych traktatów się, że tak powiem, wymigać? Jak który z tych poglądów jest tobie, tobie bliski? Chyba ostatni, bo, albo inaczej. Może sam stworzę jakiś pogląd. Generalnie musimy przygotować takie wojsko, żeby umieć się bronić na tyle długo sami, żeby w grze o równowagę zmusić sojuszników, żeby pojawił im się interes w pomocy nam. Czyli dokładnie tak, jak szczątkowo pojawił się Ukraińca. Bo musimy sobie też, innymi słowy, że stosunek na to może fluktuować do nas, tak? No to po prostu tak może być, no. Może być wojna na Pacyfiku za dwa lata albo za pół roku. I mu musimy być gotowi na to. Moim zdaniem musimy mieć wojska, które są całkowicie gotowe do, wo do wojny lądowej samodzielnie. Tak jak Ukraińcy to robią. Ewentualnie licząc, że będzie pomoc, no oczywiście nuklearna, tak? I, i, i pomoc sił powietrznych i, i rozpoznania w domenie informacyjnej. Ja szczerze powiedziawszy, jestem pozytywnie zaskoczony reakcją NATO i, i Amerykanów, bo pomagają Ukraińcom, tak? Transporty broni, ale przede wszystkim w rozpoznaniu, tak? Pomagają Ukraińcom. Natomiast od razu powiem, że są tacy w Stanach Zjednoczonych, jest cała grupa, był, tam Wesley Clark, na przykład Bridloff i tak dalej, którzy są rozgoroczeni postawą administracji amerykańskiej wobec, wobec Ukrainy. Uważają, że doszło do deterrence failure. To adresuję do tych wszystkich takich wesołych, którzy uważają, że wszystko super działa w NATO. Moi drodzy, wszyscy wiedzieli, że Ukraińcy to są sojusznicy Amerykanów. I do wojny doszło. I giną dzieci. I pełnoskalowa wojna jest. To mamy do czynienia z kolapsem odstraszania, czy nie? Oczywiście, to nie jest członek NATO i to nie jest ta sama kategoria, co Polska. Ale jest przekonanie, że, do, że odstraszanie nie wystarczyło. Groził sankcjami Biden, tak? I Rosjanie się nie wystraszyli rozpoczęli wojnę, tak? Największą od 1945 roku. Która będzie benchmarkiem. A zatem obiektywnie doszło do kolapsu odstraszania. Teraz możemy się zastanawiać, czy w tej chwili jest wystarczające odstraszanie przed agresją wobec Polski i wobec państw bałtyckich. Śmiem twierdzić, że bardziej odstrasza postawa Ukraińców, że mieli łócić wojska rosyjskie. Które mogą nie mieć siły, niż sama postawa NATO. Oczywiście sankcje są potężne i ja jestem pod wrażeniem ich, żeby była jasność. tak Myślałem, że nawet reakcja będzie gorsza, chociaż moim zdaniem ona została uruchomiona przede wszystkim wolą walki Ukraińców i godną postawą wojska ukraińskiego. I tego bym nam życzył również. tak Dopiero to uruchamia, uruchamia ewentualnie sojuszników. Natomiast czy my będziemy sami, to się zobaczy. Moim zdaniem, zważywszy na wyzwania, które czekają Amerykanów na Pacyfiku, musimy być gotowi do wojny lądowej w pełnym spektrum sami, nawet po to, żeby sojusznicy mogli przyjść z pomocą. I oby to się zmieniło. I życzę sobie, żebym zmienił swoje zdanie, bo Niemcy zaczną się zbroić, i powstanie prawdziwa wspólnota transatlantycka odbudowana i Niemcy będą nas wspomagać, i, i, i generalnie Amerykanie się pojawią. Ale dopóki nie zobaczę. Prawdziwych ciężkich brygad, a może nawet odtworzonych dywizji wojska amerykańskiego, wojsk lądowych pod i w Państwa bałtyckich, na wysuniętych pozycjach, w takiej liczbie, żeby Rosjanie pomyśleli, to muszę się z tym liczyć. To jest, to jest po prostu tak. No, moim planem nie może być nadzieja, tak? Czyli trzeba szykować Tylko, się na najgorsze po prostu. Tak, trzeba się szykować na najgorsze. I teraz patrzę na perspektywę Ukraińców, no oczywiście, że nie byli w NATO. Oczywiście, że nie było, no poza memorandum budapesztańskim, ale no już spójrzmy zasłony milczenia, gwarancji bezpieczeństwa obecnych, tak? Ale byli sojusznikiem. To znaczy byli zapraszani, Amerykanie mieli ogromne wpływy, byli, wojsko ukraińskie było szkolone, świat odbierał to jako część świata amerykańskiego, oczywiście na rubieży wysuniętej Limes Imperium. I kurczę, Rosjanie powiedzieli, sprawdzam blef amerykański. Czyli nie zadziałało odstraszanie, tak? Musimy sobie jasno to powiedzieć i przestać się emocjonalnie podniecać, że tak jest super. To jest tylko zasługa wojska ukraińskiego i narodu ukraińskiego, który trzyma to państwo w tej chwili, tak. I rzeczywiście trzyma również bezpieczeństwo nasze jako Bufor na wschodzie i cały szacunek. I temu Zełęskiemu, a jeszcze jedna rzecz się sprawdziła, co, to, co Ci się spodoba, Piotrze. Na całej prezentacji dziesięciogodzinnej długi fragment poświęciłem temu, jak nasi uciekali we wrześniu 1939 roku ze stolicy. Tak? prawda? I czytałem fragmenty Grota, Rowe, Grota Roweckiego wspomnień, jak to wyglądało, tak? No więc Zeleński nie uciekł. Kliczko nie uciekł. A było blisko, tak? Kijów mógł być wzięty tam drugiego, trzeciego dnia. Amerykanie proponowali podwózkę Zeleńskiemu. Nie uciekł ten człowiek. To jest rzeczywiście olbrzymi kontrast z, z postawą śmigłego ryza czy Józefa Bekata. jak jakby u nas było teraz. Nie, no nie, no. Jest Nie, ale ja, ja nie chcę mówić o obecnej klasie politycznej, tylko. Mhm. Nie wiem, chciałbym zobaczyć w planach prawdziwy wojskowej i w oświadczeniach politycznych, że to jest wykluczone. Tak? Nie, wiesz, wracając jeszcze do, do, do NATO, no to oczywiście ewidentnie widać, i tutaj to jest mocny argument tych, którzy jakby. No, nie do końca tutaj są tak entuzjastycznie nastawieni do reakcji Sojuszu Północnoatlantyckiego, że albo się na tą gotową i gotowy jest się na tą konfrontację i albo chce się iść na ostro, albo nie chce się iść na ostro, a kwestia tam traktatów to zawsze znajdą 1500 wymówek w jaki sposób się z tego wykręcić. No, prawda? Muszę Piotrze jeszcze to powiedzieć, bo wiesz to jest taki moment, ty masz ogromną oglądalność. Ja robiłem kilkadziesiąt symulacji wojennych z Amerykanami, The Potomac Foundation, New Generation Warfare Center, CSBA i tak dalej, tak? państw bałtyckich. Nawet robimy jeden scenariusz obrony zachodniej Ukrainy. To mogę powiedzieć po wielu latach, tak? Ci Amerykanie są teraz na wysuniętych rubieżach, tak? Carber szkolił wojska ukraińskie. Był kilkadziesiąt razy na froncie. Był ranny w Donbasie, tak? Mój szef w Potomac Foundation. Zna wszystkich dowódców związków taktycznych. Jest z nim wywiad ze mną na YouTubie, tak? Chłopaki i Petersen również. Teraz oni są w państwach bałtyckich. Siedzą w tym, w, te, w Torpacie, w, te, w Tartu. Nie mogę nawet, akurat z Karberem nagrałem jedną, no, ale z Petersenem nie jestem w stanie nagrać i z tym, z Melcherem, bo oni są tak emocjonalnie wkurzeni na deterrence failure. Oni uważają, że to jest wojna systemowa. Że na szczęście zużywana armia rosyjska na Ukrainie, ale że to, że na to nic nie robi, nie reaguje i w ogóle nie zadaje kosztów dodatkowych, jest wielkim błędem. Ja szczerze mówiąc, nie mam tak daleko posuniętych, tak daleko posuniętych, może dlatego, nie mam tak daleko posuniętych wniosków, że wydaje mi się, że armia ukraińska naprawdę sobie dobrze radzi, jak na tą całą sytuację. I może to nas uspokaja, co Piotrze? No tak. Ale wyobraź tak. sobie sytuację, że. Wyobraź sobie sytuację, że po pięciu dniach armia ukraińska by przegrała i Rosjanie byliby dzisiaj w Lwowie i by robili tam czystki w tej chwili, robiliby obozy koncentracyjne i zamykali ludzi, mielibyśmy wiesz co by się działo na pograniczu w tej chwili? Mielibyśmy powstającą partyzantkę ukraińską, punkty przerzutowe, Amerykanie by nas naciskali, żeby tworzyć partyzantkę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I utracilibyśmy dobrze walczący bufor przed nami który walczył za nas i zużywał przeciwnika, tak? Tak, nie robię z wątpienia, to Ukraińcy tutaj zrobią świetną robotę też dla nas, natomiast dzisiaj mieliśmy bardzo gorzkie i smutne oświadczenie prezydenta Zeleńskiego, który powiedział, że Ukraina musi wreszcie przyjąć do wiadomości, że drzwi NATO są przed nią zamknięte, a to oznacza pewien zawód olbrzymi dla Ukraińców, ale też oczywiście otwarcie do rozmów z Rosjanami, bo to był jeden z głównych postulatów Rosjan. Jak się czyta Załańskiego, to chyba on wczoraj to mówił, Marek Budzisz mi to referował, sam tego nie słuchałem, Straty the Future, że Załański zasugerował nową architekturę bezpieczeństwa z Amerykanami, z Wielką Brytanią i z państwami sąsiednimi, myśląc o Polsce. Być może dlatego Jarosław Kaczyński wziął premiera Morawieckiego za fraki i jadł do Kijowa. Nie odwrotnie? I, I nie wiem. Nie chciałbym oczywiście zabrzmieć wobec, ale jednak decydentem politycznym jest Jarosław Kaczyński w, w, u nas w Rzeczpospolitej, cokolwiek się o nim nie myśli. I jestem bardzo ciekawy, o czym oni będą tam rozmawiali. Tak. Innymi słowy, nie przeceniałbym, oczywiście, Jestem pod wrażeniem, bo zachodnia sztuka wojenna wygrywa. To, to jedno, rzecz chcę powiedzieć. Wyraźnie widać na kampanii ukraińskiej, że rozwój w kierunku senility i starych systemów, czyli starzenia się, jest po stronie zachodniej myśli wojskowej, takiej jak Amerykanie czyli rozproszoność, sieciocentryczność, ale nawet rozproszona, broń precyzyjna, asymetryczność wynikająca z umiejętnego zarządzania zasobami, a nie masa, wygrywa. Wygrywa i to widać, że wygrywa w zachodni sposób, i to jest szansa dla Polski, bo możemy wstawić takie siły zbrojne, że możemy naprawdę zmienić Rosjan. Możemy naprawdę dać radę, tak. Jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć, co za mi nowego wzoru powiedzieliśmy, Piotrze, i już ci dopuszczam do głosu. Zwróć uwagę, że Putin bardzo szybko wrzucił bronią drogą do gry i zasygnalizował prawda, możliwość eskalacji, żeby deeskalować i żeby nikomu nie przyszło do głowy. I Ukraińcy, Ukraińcy, szacunek. Dokładnie tak, jak z warmi Nowego Wzoru, jak przedstawiliśmy z Albertem, to ustawili lustro przed twarzą Putina i cytat, chyba z ministra spraw zagranicznych Ukrainy. To byłaby katastrofa dla świata, ale my dalej będziemy walczyć. Po prostu ten blef nie przejdzie, nic wam to nie da. Janusze, mówiąc językiem młodzieżowym, to z Amerykanami sobie gadajcie, ale z nami nie na ten temat, jak wam się nie podoba. I... To jest dokładnie to, co my proponowaliśmy dla Polski, gdyby była groźba eskalacji nuklearnej wobec nas i tam jeszcze dalej proponujemy. Świad, świadczy to o tym, że Ukraińcy sami tworzyli kiedyś to imperium sowieckie. A to też przestrzegam naszych Polaków, którzy myślą sobie, bo mamy większe PKB, jesteśmy bogaci i, i, i Ukraińki u nas sprzątają w domach, przed pychą, że my jesteśmy jacyś lepsi niż Ukraińcy. Ukraińcy mają elektrownię atomową, rakiety, byli częścią imperium, które latało w kosmos. To tak, żebyśmy o tym pamiętali. I wyraźnie widać, że wiedzieli, jak się odpowiada groźbom nuklearnym. Tak. Wiesz, gdybyś jeszcze, ja wiem, trzy i pół tygodnia temu powiedział, że możemy wystawić siły zbrojne, które mogą zmielić Rosjan, pewnie wiele osób popatrzyło na Ciebie. Widziałem to, ale. Powiedziałem to w grudniu i śmiano się z tego. No to widziałem to publicznie na prezentacji. Teraz... Będziemy mieli w strefie śmierci Rosjan Federacji Rosyjskiej. Aż i teoria zwycięstwa, że będziemy ich tak mieli. Że nie będą mieli wyboru i mogli wyjść bez sprzętu, albo, albo eskalować nuklearnie, a my odstawimy lustro. Dokładnie w tej chwili Rosjanie są tak na Ukrainie, i dlatego zaczynają grozić nuklearnie i zastanawiają się, co dalej robić. Przy czym tam jest rzeczywiście bardziej rozproszone pole walki. Mo mają więcej opcji, niż u nas by mieli. Tak, właśnie to, to chciałem powiedzieć, że zobacz, że ta, ta wojna pokazuje, że jednak pewne rzeczy, które wydawały się, bo żyliśmy w takim poczuciu, no, gigantyczne mocarstwo, prawda, kraj e, posiadający tam olbrzymie zasoby militarne, a jednak okazuje się, że mała, bitna e, Ukraina może to zrobić. A przypominam jednak, że to nasze PKB jest jednak chyba znacznie, znacznie wyższe niż ukraińskie, więc tego sprzętu możemy mieć więcej nowocześniejszego. Przy Piotrze, znowu przepraszam, bo dzisiaj ci wchodzę za często słowo, ale. Staram nie no, się ja dużo jest. powiedzieć trochę. No, a a wiesz, że ci, odmawiałem przez dwa tygodnie, bo nie chciałem spekulować. Tak? Armia ukraińska, oczywiście nie wiem, jakie są liczby, wszyscy teraz znowu oczywiście kłamią, bo to jest wojna, ale wy, wygląda na to, że wojska lądowe Ukrainy mogą być większe niż rosyjskie w tej chwili, dlatego że jest mobilizacja powszechna, w Rosji nie. Rosjanie nie mają rezerw, nie chcą w, w mobilizacji powszechnej, zresztą nie wiem, w co by to wyposażali. A my, a, a sprzęt jest do lekkiej piechoty wysyłany na Ukrainę i liczebnie armia ukraińska może być teraz większa. Nie wiem, to jest nie wiadomo, ale niewykluczone. Oczywiście w zakresie zdolności armia rosyjska miała większe, natomiast Ukraińcy stworzyli asymetrię odpowiednie, wykorzystując słabości jak te logistyczne. W związku z tym to nie jest już mała armia ukraińska. Ona jest może gorzej wyposażona w, w, w masę czy w czy wprawda w manewrowość taką ciężką. Natomiast e, e, zaczyna to może przypominać sprawę Irak-Iran. Wojna lat 80., tak? że Irak miał lepsze siły zbrojne, więcej czołgów, a Iran miał większą e, zapasy manpower. Jest ogromna wola też. E, jak wiesz tę historie, że z warszawskich film budowlanych setkami wracali Ukraińcy na front. Tak? E, wiele budów stanęło w Warszawie i w okolicach, których ja wiem. Bo Ukraińcy wracali wszyscy i się zgłaszali do wojska. No więc co jest z punktem ciężkości? Zawsze żołnierz, jego morale, kadra, która nim dowodzi, jego związek z narodem i społeczeństwem i dowodzenie nim, tak? Tak, ale zwróć uwagę też, że taka prosta rzecz jak wyposażenie i umundurowanie. To też żołnierz czuje się dobrze, kiedy jest ob obrutowany, ma nowoczesne. Dużo sprzęt. speju i dobrze wygląda na filmie. I generalnie się czuje lepszy w starciach taktycznych, daje mu to poczucie morale, że jest lepszy. Jak w starciach taktycznych drużyna na drużynę, Pluton na Pluton daje radę, ma lepszy trochę sprzęt i fajnie sekcji wygląda. I to na streamie dobrze wygląda. I to, to robi właśnie, to, to, to powoduje, no, że wszystko działa, tak? i tak, widzimy wszystko to, że, działa i, że Ukraińcy wchodzi. po prostu obiektywnie wyglądają lepiej niż spora część tych rosyjskich żołnierzy. Nie mówię tych elitarnych jednostek, ale jednak tych, tych poborowych. Pamiętaj a, tylko, Piotr, a... że rzeczywiście, że jesteśmy w mgle wojny i my zaglądamy czasami tam za, za tym, co się dzieje w rosyjskim internecie, albo też rozmawiamy z Ukraińcami, nie wiem, którzy przeżyli Gostomel, tak, zajęcie Gostomela, albo tych miasteczek satelitarnych wobec Kijowa na północnym zachodzie. I oni tam widzieli elitarne wojska rosyjskie i, i pierwszorzutowe. No, to tak samo jak moja babcia, która przeżyła II wojnę światową w kobyłce pod Warszawą też i latem 1944 roku weszły wojska radzieckie, pierwszorzutowe. To była no, super, no, wiesz, bo klasa, nawet na Piedmie mieli grać i byli na poziomie tak, bojowym, a, a weszło takie później już już później weszli tak jesienią 44, już takie po prostu trzeci szelon. no to rzeczywiście był, to, taki tematy był słaby, tak. Ale pamiętajmy też, że są pokazywane takie a nie inne rzeczy, no WDW rosyjskie profesjonalnie wygląda, tak, nawet na tych filmikach. Więc no, musimy po prostu mieć w pamięci, że różnie to wygląda. Tak? Dobrze, to zanim przejdziemy do tych politycznych pytań, bo mam, muszę, muszę cię o to też zapytać, to jeszcze powiedz, jakie jest twoje dalsze przewidywanie, jak się rozwinie sytuacja? Bo mamy impas ewidentny, tak, Rosjanie tymi środkami, które rzucili do walki, nie są w stanie tych swoich celów osiągnąć, przynajmniej pod Kijowem, nieźle sobie radzą tam na wschodzie, Donbas i tak dalej. Co się stanie? Czy, czy szykujesz, myślisz, jakieś porozumienie pokojowe, czy będzie to dalej e, trwało? Trudno, naprawdę trudno powiedzieć. Trzy spekulacje, dobrze? E... Jeżeli Rosjanie teraz, bo starają się wyciągnąć teraz wnioski z tego, co się wydarzyło, jeżeli znajdą metodę na przełamanie Ukraińców, złamanie ich oporu zarówno cywilnego, jak i wojskowego, co wydaje się być trudne na tą chwilę, ale myślę, że teraz szukają i Rosjanie nie podjęli jeszcze decyzji, co z tym robić, mają przerwę operacyjną. No to, wiesz, jeżeli zajmą do zachodniej Ukrainy, no to będziemy mieli partyzantkę ukraińską, będziemy mieli płonące, płonącą Rzeszowszczyznę, granicę naszą niespokojną i będziemy mieli co najmniej 3-4% PKB i będziemy kwestia wojny z Rosją nasza będzie kwestią tylko przyszłości, a nie jeśli, tylko na pewno. Tak? Per proxy, tak? Bo Rosjanie jak gdyby skonsumują Ukrainę i, i będziemy wysuniętą kasztelanią, tak? W Eurazji systemu atlantyckiego więc gdyby musimy się zbroić to jest pierwszy scenariusz jeżeli Ukraina wynegocjuje jakiś taki status, że zachodnia Ukraina będzie w miarę niepodległa jakaś tam i będzie jakaś taka linia z zamrożonego frontu nie wiem nawet będzie na dnie, czy może nawet dalej na zachód, bo Rosjanie chyba chcą dalej pójść no to będziemy mieli też konflikt na wschodzie i też będzie, będzie niepokój, tak? będziemy mieli państwo kadłubowe, jakkolwiek strasznie to brzmi, ale państwo, które będzie zależne od, też od Polski i jego istnienia od Polski na wschodzie i będziemy mieli ciągły niepokój i Rosjanie będą skalkulować jako przeciwnika, wroga w niezakończonej jeszcze rywalizacji ze Stanami Zjednoczonymi i Europą, wpływ na Europę, bo Rosjanie nie osiągną swoich celów strategicznych, które chcieli. W związku z tym też wojna. Jedyną metodą jest trzecia opcja, Uważaj, Piotrze, i do wszystkich Państwa słuchaczy, żeby nie było, że wartość, jak tylko kracze, że Ukraińcy wygrają wojnę z Rosją i nie pozwolimy my, tutaj, w Międzymorzu, żeby Zachód przytrzymał rękę do bicia Moskwy. Rosja się zacznie rozpadać. System oligarchiczno-biurokratyczny nie wytrzyma tego napięcia jeszcze bardziej niż po wojnie z Japonią 1945 albo po, po, po wojnie pierwszej światowej, gdzie była rewolucja. Rosja zacznie się rozpadać. I doprowadźmy do tego, żeby to się tak skończyło. Czego życzę Ukraińcom, i wtedy nie mamy wojny. I wtedy nie mamy wojny. Każdy inny scenariusz pośredni, niestety, powoduje, że Polska musi na potęgę, no i mamy wtedy międzymorze, tylko nazwijmy to już wtedy ładnie, żeby Ukraińcy się nie czuli, czuli, że my jesteśmy tam, chcemy dowodzić tym. Tylko obszar gospodarczo-bałtycko-czarnomorski. Jako może część Unii Europejskiej, do której by doszła Ukraina i tworzylibyśmy system połączeń autostradowych północ-południe i w ogóle byłby pokój, zmieniłaby stała równowaga w Europie raz na zawsze, bo Rosja by przestała być imperium. I to by zmieniło nasze życie, Piotrze, wiesz? Zmieniłoby nasze życie raz na zawsze. I to byłoby wspaniale. Natomiast dwa poprzednie scenariusze oznaczają dla nas cywilizacyjną zmianę w Polsce, ogromne wydatki na zbrojenia, przygotowanie profesjonalnego wojska z prawdziwego zdarzenia, profesjonalnego w rozumieniu, że należy tego. I jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć o tej liczbie ukraińskiej, bo zapomnę, zaraz mi powiedzą, że ja chciałem małą armię. Mówiłem o pełnym ukompletowaniu. Armia zawodowa czy armia no, polowa, mówiąc starym językiem, armia ukraińska nie była ogromna. Była większa niż nasza, ale no jest to, Ukraina jest znacznie większa. Natomiast chodzi o to, że teraz w dobie wojny zwróćcie uwagę, że jeżeli jest morale w społeczeństwie i system polityczno-wojskowy się trzyma, to nie ma problemu z rekrutem nowoczesnym. I są, niepotrzebne są miliony żołnierzy, tylko system i zdolności, tak? I jeżeli są te zdolności, które są. To armia ukraińska nie ma problemu w tej chwili z wystawianiem wojska. I wcale nie dlatego, że ma super przeszkolonych tych, tych, tych rezerwistów, bo wcale nie miała. Nie wiem, czy jasno się wyraziłem, w związku z tym może trzeba pomyśleć o jakimś, i to jest na przykład dopisek do armii Nowego wzoru jakiś, jakiś system szkolenia dodatkowego do wojska Obrony Terytorialnej przymusowego nawet może, że dla wszystkich mężczyzn raz na trzy miesiące trzeba jednak pójść i coś zrobić, tylko z sensem do lasu i się przejść i zobaczyć i obsługiwać granatniki masowo, jakieś takie rzeczy, tak a nie tylko z kałachem czy z gromem czy z czymś, tylko po prostu systemy bojowe realnie wpływające na sytuację taktyczną, bo karabin karabinek szturmowy nie wpływa zasadniczo na taką sytuację i może trzeba będzie o tym pomyśleć żeby mieć łatwe rezerwy ale takie nowoczesne rezerwy, lekkie piechoty, które są służbą pomocniczą, nawet, tak? Ma wykonać jedno zadanie i wrócić. Więc, więc tutaj do, do rozważenia też taki wniosek z wojny na Ukrainie. Ale wracając jeszcze, więc mamy te trzy scenariusze, i ten scenariusz, te dwa pierwsze oznaczają dla nas fundamentalne cywilizacyjne zmiany, i módlmy się, żeby Amerykanie nie mieli wojny na Pacyfiku. I módmy się, żeby Amerykanie nas wsparli tutaj też i w modernizacji. Jasno, dobrze. A jeszcze jeden scenariusz. Scenariusz taki. Nawiązuję do tych słów prezydenta Ukrainy dzisiejszych, że właściwie już zrozumieli, że drzwi NATO są przed nimi zamknięte. Czyli Ukraina godzi się na status państwa neutralnego, czyli w ten sposób zaspokaja główny postulat Rosji. Rezygnuje z aspiracji natowskich, godzi się na jakieś cesje terytorialne na wschodzie w postaci Donbasu, Ługańska, być może korytarza łączącego Federację Rosyjską z Krymem, no i zapada taki właśnie pokój między obydwoma stronami. Czyli jeszcze takie pośrednie rozwiązanie. Myślisz, że to jest, że to jest możliwe? Myślę, że jest, jest to możliwe, ale to jest niekorzystne dla Polski. Dlatego, że oczywiście po miesiącu znowu Rosjanie zaczną z Niemcami handlować. I albo z Europą Zachodnią, zwłaszcza jak Amerykanie znowu coś będą mieli na Pacyfiku, jakieś problemy, i, i Rosjanie będą odbudowali imperium w ten sposób swoje. I, I będziemy po prostu. Czyli, no, poczekaj, nie, czyli u, uważasz, że gdyby dzisiaj te rozmowy pokojowe, które są prowadzone to najpierw na, Białoru na pograniczu białoruskim, potem w Turcji, gdyby one skończyły się jakąś konkluzją sensowną, to znaczy jakimś porozumieniem rosyjsko-ukraińskim, to natychmiast świat wróci do business as usual z Rosją, wszystkie sankcje, wszystko zostanie cofnięte i wracamy jakby nigdy, by nigdy nic? Może nie od razu i nie wszyscy. Ale Piotrze. Musi sobie zdawać sprawę, że to lato może być bardzo ciężkie w Europie Zachodniej. Ceny gazu szybują, ceny nawozów szybują. Porozmawiaj sobie z farmerami albo z rolnikami polskimi zobacz, co się dzieje na, na skupie. Rosjanie mają ogromne środki nacisku na destabilizację społeczną w zachodniej Europie nie? z powodu cen energii i wpływu na rolnictwo, bo sami Produkują i teraz właśnie zablokowali eksport i sami produkują nawozy, które są głównym elementem. Czyli nawóz i ropa główne elementy produkcji żywnościowej. Rosjanie mają lewary na to. Jakieś tam, tak. I obawiam się, szczerze mówiąc. Zresztą, Piotrze, zwróć uwagę, czy naprawdę Niemcy obcięli SWIFT na wszystko? Czy naprawdę sankcje dotyczą wszystkich? Czy na przykład gazu? Nie. Może jednak. Albo węgla kamiennego. No wiesz, też nie możemy wymagać od Niemiec i od. No, chyba wymagamy od Ciebie, żeby popełnić energetyczne samobójstwo, bo po prostu jesteśmy uzależnieni chyba od gazu rosyjskiego, więc mowa jest o tym, że powoli, czasowo, step by step będziemy się uniezależniać od tego, bo przecież polski gaz. W naszych, no, ale i teraz wyobraź sobie, żeby, że Ukraińcy przegrali w dwa dni i po co zmieniać? To, nie, przez... to zgadzam się, ale, ale, ale. Albo teraz dogadają się, no było, minęło, ratujmy pokój. Ale czy to obsługuje, Piotrze, czy to obsługuje interes Rzeczypospolitej, żeby się pozbyć Rosji wreszcie, żeby się pozbyć Rosji, która jako projektu imperialnego. No tak. To byłoby ten najspanialszy scenariusz. I ostatnie dwa pytania, bo muszę cię o to zapytać, wiesz, i, i myślę, że widzowie też na to czekają. Jednak Rosja, bo to jest chyba to, co nas najbardziej interesuje w całej tej rozgrywce, powiedz mi, no wygląda na to, że Putin popełnił kolosalne błędy atakując Ukrainę. Co poszło nie tak? Mamy informację, że zamknął w areszcie domowych szefów swojego wywiadu. Eee, co ty myślisz, że to jest człowiek, który siedzi w gabinecie w wieży z kości słoniowej i został wprowadzony w błąd? W ogóle co się stało? No, to jest pytanie być może najważniejsze. Niesamowite. Myślałem o tym wiele nocy, dlatego, że i miałem bardzo deprymujące w Waszyngtonie, dlatego że, jakbyśmy akurat, pamiętasz, ze spęstw, rozmawialiśmy stamtąd, tamtą Gen to Amerykanie mówili, że wojna jest pewna, a nam się wydawało, że to jest bez sensu, bo, bo Putin wygrywa grę kontynentalną. No, Niemcy handlują, gaz, wiesz, te zwyżki cenowe, nawozy, kontynentalna pasji szlak, Chiny, wszystko gra może sobie wybierać między Chinami a Europą. Amerykanie w z. Niemcami, nie są w stanie zmusić Niemców do rezygnacji z polityki kontynentalnej tak? i Putin musiał się poczuć taki silny I jeszcze no, do oceny jest polityka amerykańska która zarówno nie, nie zaproponowała monachium, tak? akomodacji ale też nie też zrobiła deterrence failure czyli stanęła w połowie drogi i Putin chyba został postawiony w takiej sytuacji że musiał zrobić jakiś ruch, ale ja myślałem sobie, że zrobi taki ruch, no kurde, no nie wejdzie do, do Doniecka na chwilę i wyjdzie pokaże coś tam, że wygrał że rozstawiał te wojska po to tylko, żeby pokazać. I, I uzyskiwał to. Pamiętasz, jak Macron mu proponował, że trzeba zawrzeć pakt strategiczny z Rosją? To jest waluta, którą on chciał utrzymać za te ruchy. No On dostawał to. Tylko cierpliwości trzeba było. Coś tam się musiało wydarzyć albo w jego głowie, albo może zna takie okoliczności. Jeżeli jest racjonalnym aktorem, oczywiście, zna, ale chyba jest, no bo nie, nie da się utrzymać przy władzy, jeżeli się nie jest racjonalny w takiej, ta, takiej pozycji. To. Musiał, co, musiał albo wiedzieć więcej coś, albo źle, kompletny blunder, kompletny strategic blunder e, popełnić. E, nie wiem, tak jak Stalin, prawda? W 1941 roku, tak, w czerwcu. E, I i, i nie docenił stanu armii ukraińskiej, jej przygotowania, stanu polity, polityki, narodu ukraińskiego i przecenił własne wojska i beznadziejnie przygotował operację wokół Kijowa e, inaczej. Tak jakby to było robione w ostatniej chwili, a jak nawet nie w ostatniej chwili, to nie był to główny teatr, o czym mówiliśmy godzinę temu. Mm -hmm. no to przy... Mało tego, słuchaj, on nawet tym żołnierzom. On nawet widać to było w pierwszych dniach, żeby tak uczciwie to powiedzieć. Widać było, że Rosjanie nie mieli rozkazów. Oni. Rules of Engagement, czyli zasady użycia ognia, widać było, że nie byli przygotowani na to, że będą potężne opóry, będą strzelać do nich z czołgów, RPG i tak dalej, i z każdego rogu. Nie byli na to przygotowani mentalnie. Żołnierze się czuli oszukani, nie zostali przygotowani do tego. Po prostu teraz to się dopiero kształtuje. To jest wielki błąd. I, i w ten sposób zużył ogromną część. Różne są aporty. Jedna piąta, jedna trzecia nawet, jedna czwarta, jedna szósta wojsk lądowych Federacji wszystkie jest zmieciona. W wyniku tych to, prawie trzech tygodni wojny. I to, to jest ogromna. To jest stóp, ogromne. To jest, inne, i, i, I to jest. Yy, no, może nie przetrwać tego, tak? No właśnie, to jest pytanie, no, dalej on, bo... moim, zdaniem, moim zdaniem, moim zdaniem, on osiągał wszystko. Dlatego my byliśmy tacy strasznie niespokojni w rozmowach z tobą. Ja byłem przynajmniej na pewno, że Putin to osiąga, osiąga, osiąga i trzeba przerwać tą złą trajektorię w jakiś sposób. I teraz, teraz jest pytanie, czy ta sytuacja jaka jest teraz na Ukrainie jest, jest bardzo na rękę Stanów Zjednoczonych tak? bo Amerykanie właściwie zwróć uwagę ty lubisz to tych anglosasach i tu się realizuje taki twój po prostu optymalny optymalną wizję świata bo Amerykanie wszystko uzyskali nie? w wyniku tego co Putin zrobił brutalnie rzecz ujmując bo Niemcy, taka typowa to... anglosaska, anglosaska historia mają mają wojnę której przeciwnik lądowy po prostu jest śmieciony, znaczy po prostu traci, traci, traci. Pokazali swoją potęgę finansową jako ocean światowy, po prostu widzisz te sankcje, nie to jest mielenie. Instagram nawet, słuchaj, nie? Instagram, tak, TikToki chyba, nawet nie wiem, czy TikTok, ale no wszystkie te takie rzeczy, McDonaldy, wszystko, co jest globalne, sieciowe, powiązane z Nowym Jorkiem, prawda? Z potęgą Oceanu Światowego i jeszcze najważniejsze, że jeszcze ci Niemcy, jak zobaczyli, że ci Ukraińcy z jednej strony się bronią, a z drugiej strony jest taka ten i ten Scholz to przemówienie w tym Bundestagu, no to jest, jeszcze jest, ta wojna jest taka po prostu, że Amerykanie kontrolują eskalację, i ci po prostu spadł, i ci przegrywają. Tak. I jeszcze nie udało im się rozpocząć wojny światowej, de facto, może którą chcieli. No tak. To Amerykanie, Amerykanie mają wrażenie, rozmawiałem i, i z Friedmanem na ten temat, ale też z, z chłopakami, właśnie z Potomaku, znaczy nie z Potomaku, tylko z CSB. Z, z Oni mają wrażenie, że szansa na przywrócenie hegemonii amerykańskiej, tak? która była zakwestionowana. Tak patrzą. Tak? Z daleka się na to tak patrzy. Wszystko z inne jest instrumentem. I no wszystko to co powiedziałem na początku wojna powoduje przyspieszenie wszystkich procesów więc tu się może za trzy godziny zmienić Piotrze jak coś się wydarzy w Kijowie, a Kijów padnie w nocy na przykład, albo no tak, będzie przemówienie Jarosława Kaczyńskiego, który obieca wspólne elektrownie atomowe, nie wiem wymyślam oczywiście, że Państwu pokazać elektrownie atomowe, transfer broni kosmodrom na Krymie wspólny jak odzyskamy Tutaj, prawda, hmm. żeby rozróżnić trochę atmosferę, to mówię, tak? Budowę między morza. I plan Marszala, gdzie obieca zełańskiemu, że zniszczymy razem oligarchów ukraińskich dzięki mechanizmowi finansowania, tak jak z Unii, prawda, niszczono korupcję w Polsce, to my zniszczymy tak samo u was oligarchi, nie będą ci przeszkadzać człowieku, tak? Czyli, czyli Jasku, ja spodziewasz się konkretów po dzisiejszych wystąpieniach? Ja ci powiem, że raczej spodziewam się e, frazesów w postaci wojalki za wolność naszą i waszą i, i ogólnego dopopowania tego typu retoryki, ale oczywiście bardzo chciałbym się zaskoczyć mi Miło, ale na sam koniec, ostatnie pytanie, bo mówisz o tym, że po kolosalnych błędach, które Putin popełnił, rzeczywiście to jest jakiś dramat, ale na ile odporna jest Rosja w sensie gospodarczym na to, co się teraz dzieje, i na ile odporny jest sam aparat władzy? Czy ty uważasz, że po prostu o tym wszyscy mówią? No, czy, czy, czy ci oligarchowie, generałowie w końcu stwierdzą, słuchajcie, no, facet się pomylił, to jest karta zgrana, trzeba go poświęcić i dojdzie do puczu? Nie wiem. Nie wiem, Piotrze, nie mam pojęcia. Ale jakby doszło do puczu, to niedobre byłoby dla Polski, gdyby wymienili Putina na jakiegoś przystojnego, europejskiego, znającego angielski dobrze. I doprowadziliby do takiej sytuacji, że Zachód i Europa i Stany uchylają wszystkie te sankcje. Po prostu podmianka tylko, tak? Nie. Musimy wyeliminować Rosję ze statusu. Odebrać jej status wielkiego mocarstwa, które wpływa na bezpieczeństwo europejskie. Nieważne, kto jest na czele. A może, a może zarys zarysowała się taka szansa, nie zepsujmy tego, Piotrze. Dobra, znaczy, a... Wszystko inne jest instrumentem tylko naprawdę do osiągnięcia tego celu. Jasku, jesteś uznawany za eksperta też od Chin i Pacyfiku. Czy skończy się ta wojna w ten sposób i cała ta rozgrywka, że, Chiny, że Rosja będzie chińskim wasalem? No właśnie. Jeżeli Rosjanie. Nie obalą Putina albo bardzo szybko nie wygrają tej wojny, to nie ma innego wyjścia. No, to po prostu, jeżeli Rosjanie są swoją drogą, trochę nie doceniłem potęgi oceanu światowego, jeżeli chodzi o przepływy strategiczne i blokady od tych, właśnie od tych Instagramów. Potężne to są, potężne ciosy. No. Zobaczymy, jak Rosjanie utrzymają się na nogach. No, ale nie będą mieli wyboru. No. Tylko, tylko Niemcy, tylko Chiny będą mogły ich utrzymać przy, przy życiu w ogóle. No. A Chińczycy szlachetnie nic nie zrobią. Znaczy, oni szlachetnie nic nie zrobią. Przy czym od razu chcę powiedzieć, to, co się dzieje, moim zdaniem, moim skromnym zdaniem, to, co się wydarzyło na Ukrainie, nie jest w interesie Chin. To znaczy, gdyby Kijów padł w trzy dni i wiarygodność amerykańska byłoby deterrence failures, byłaby deterrence failure, zostałaby obnażona to byłoby w interesie chińskim. I być może to obiecywano Xi Jinpingowi. Ale ugrzęźnięcie w wojnie, blokada na przepływach strategicznych, a przede wszystkim rekonsolidacja obszaru atlantyckiego po przemówieniu szolca nie jest w interesie Chin. Chiny chciały mieć otwarty system globalny, a nie obóz atlantyckich demokracji zachodnich wymierzonych teraz w, w po prostu w, w monar nie w monarchię, w autorytarne systemy Eurazji. Tak? To jest koszmar chiński. Koszmar chiński, a potem jak raz dobrze poszło z tymi sankcjami i obcięciem wszystkich, to nie musimy się zatrzymać w Moskwie, możemy się zatrzymać w Pekinie, panowie, nie? Skoro już nam tak dobrze idzie. I Zachód, i emocja, Tkanin o tym pisał, ludzie zobaczyli, jest wojna, trupy i jeszcze możemy tych Chińczyków po prostu, tak? To nie jest w interesie Chin. Moim zdaniem Chińczycy będą chcieli zakończyć tę wojnę jak najszybciej. I tylko oczywiście to nie jest chyba tak, że mogą pozby po pozbyć się Putina od ręki. No, Rosja jednak jest samodzielnym graczem. Na razie, ale, na razie. Myślę, że, ale myślę, że Putin jest w bardzo trudnej sytuacji. I, I naprawdę był na szczycie rozgrywki. Niesamowite to jest, był na szczycie rozgrywki 23 lutego, moim zdaniem. Wszyscy czekali na jego ruch, wszyscy mu proponowali, ratowali pokój. Macron, pakty i on mógł to. Dobra, uratuje pokój. Proszę bardzo. Jak to trzeba. Wiesz, granica między wielkością a upadkiem, między właściwą proporcją a pychą jest taka cienka, Piotrze, Boże, naprawdę daje to do myślenia w życiu, i oczywiście nie wie się zawczasu tego, nie? Jak się podejmuje takie kalkulacje. I, I życzę Rosji, a konkretnie życzę Polsce, żeby właśnie Putin popełnił taki wielki błąd, który zepnie Rosję. No, bo przykro mi, że to może dotyczyć. Znaczy, generalnie nie przykro mi jest. Po prostu. Chciałbym, żeby nasz region był bez wojen, żebyśmy latali w kosmos z kosmodromu ukraińskiego na Krymie, wspólnego polsko-ukraińskiego, który Polska nawet sfinansowała, Ukraińcy dali wkład techniczny, bo są lepsi w te klocki od nas, i żebyśmy mieli prawdziwy obszar jeżdżenia na wakacje na Krym i, i tak dalej. I niestety nie da się tego zrobić bez pozbycia się Rosji. I to jest brutalna konstatacja i Rosjanie o tym wiedzą i oto to toczy się ta wojna. I możemy rozmawiać o tych wszystkich, prawda, taktycznych uwarunkowaniach. Jeszcze, Piotrze, taką ci wrzutkę zrobię, zobacz. Zobacz, gdybyśmy mieli wojsko od 30 lat modernizowane, tak jak Turcy to robią, z prawdziwego zdarzenia. Nawet jakbyśmy teraz palcem nie chcieli kiwnąć, to Rosjanie mieliby dużo gorszą sytuację. Moglibyśmy naprawdę i dokończyć wraz z Ukraińcami. Naprawdę musieliby się liczyć z tym, żeby wejdziemy do gry. A tak nie liczą się za bardzo. Naprawdę, jakbyśmy nawet nic nie zrobili, musieliby się liczyć. Musieliby siłę przeznaczać na, na, prawda, na zabezpieczanie od nas. Tak? Ukraińcy mieliby łatwiej. No co za zmarnowane 30 lat pod tym względem. A moglibyśmy teraz Piotrze, zakończyć imperium rosyjskie. I Amerykanie mają teraz taką okoliczność, że mogliby nam tym pomóc. I nawet Scholz mógłby nam pomóc do, do pewnego momentu. No tak. To co? Gorzkie bardzo zakończenie naszej dzisiejszej rozmowy, Jacku. No właśnie, i widzisz, nie przerobiliśmy tych wszystkich tam 53 punktów, ale to ostrzegałem, że to może trochę potrwać. Ale to jest dobry pretekst, żeby spotkać się jeszcze raz. Na antenie historii realnej. Moim gościem był Jacek Bartosiak, szef Strategy and Future. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję pięknie. I oczywiście współautor książki nadchodzi Trzecia Wojna Światowa, którą Państwu polecam. Jacku, jeszcze raz wielkie dzięki i dziękuję też widzom Historii Realnej. Był to najdłuższy odcinek w historii naszego kanału, ale myślę, że warto było posłuchać tego, co Jacek Bartoszak ma do powiedzenia. Drodzy Państwo, dzięki za wsparcie kanału. Jesteśmy niezależnym kanałem, działamy dzięki wsparciu naszych widzów. Możecie nas wspierać na Patreonie i na YouTubie. Wystarczy nacisnąć wesprze pod tym filmem. Lajkujcie filmy, komentujcie, subskrybujcie. Historia dzieje się na naszych oczach. Piotr Zychowicz, historia realna.